A naszymi patronkami i patronami imiennymi są Marcel Marszałek, Yellow Tapir Films, Studio Animacji 2D, Kotek Marszal, Spoiler Master, filmowy podcast Michała Oleszczyka, Naczelny sklepikarz sklepu Szpeje, Haftpunk, czyli najfajniejsze hafty w Polsce, Łukasz Maciejewski, Marcelina Zawisza, Julia Druszcz, Evenement, Król Julian Copywritingu, Miś Misiowa i Misio Junior, Sylwia Trzepizur, Grzegorz Kyc, Lepszy niż Nic, Justyna Mazur Kudelska Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem. Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy. Paweł Maciejewski, Kasper Kopeć, Zofia Zin, Karolina Wielbacka-Lamus, Twingis, drugie życie książki w ciele plakatu, Jadźka z Kolumbii, Mieszko Minkiewicz, Emiot Protur, wyjazdy kolarskie, Foka i Morświn, web96.pl, blog o dawnym internecie, Malina Dunajska oraz Kicia Pestka. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Podcast Teks, podcast o latach 90. i zerowych. Mateusz! Co ja widzę? Czy ty masz na sobie? skórzaną kurtkę-pękawkę? To jest kamizelka-bomberka. głupku. No właśnie, jest 30 stopni na zewnątrz, a Mateusz tutaj e, wędkarz reprezent dzielnie przez cały rok. Tak. E, no ale my nie o tym. My właśnie o skórzanych kurtkach-pękawkach, które zdaniem socjologa Mirosława Pęczaka były typowym ubiorem hip-hopowców okolic roku 2000. No, jesteśmy poważnym podcastem, więc jako poważny podcast musimy, e, jeśli już nagrywamy o hip-hopie, musimy zacząć od definicji, prawda? I te definicje weźmiemy z książki pod tytułem Subkultury Młodzieżowe autorstwa Bogdana Prejsa, książki wydanej w 2005 roku, pierwsze wydanie było. No i tam czytamy między innymi, że tam, że, że hip-hop wykonywany przez murzynów wywodzących się z biednych środowisk i tak dalej. Swoją drogą ja wiem, że używało się wtedy słowa murzyn tak? i, i to potem zaczęła się, zaczęły się dyskusje na, na jego temat, ale tutaj pierwszy raz chyba widzę w takim piśmiennictwie słowo murzyn, z małej litery. Mhm. To jest coś, nie? No i też czytamy, że przedstawiciele tej subkultury hip-hopowej rozpropagowali modę na jeansy spodnie z szerokimi nogawkami, krokiem w kolanach w cudzysłowie, w nawiasie, czyli zbegowane. No i tak, no i w tej samej książce pan Prejs próbuje tłumaczyć, czym jest hip-hop i też wskazywać na jakieś takie doniosłe, co bardziej doniosłe dzieła z tego nurtu. No i wymienia między innymi paktofonikę. Oraz na marginesie pisze o tym, że jednym z najważniejszych wydarzeń w polskim hip-hopie było to, że w 2004 roku breakdancerzy wystąpili przed y, papieżem Janem Pawłem II, ale mniejsza z tym. Tak, wymienia paktofonikę i to jest rzeczywiście istotne, bo paktofonika zespołem istotnym bardzo jest. Słuchaj, to tak przeleciałeś nad tym, ale to byli <grym> breakdancerzy Wezyr, Kwiatek i Bożek. E, tak. Mógł to być Bożek Pogajski na przykład i papież mm. o tym nie wiedział. Pciu. Więc tak, tutaj jest dużo interesujących informacji, bardzo często fałszywych, jakieś jest takie <grym> zaskakujące, wow. że ilekroć jakiś specjalista od subkultur albo jakiś takich okultystycznych ruchów pisze książkę, to wrzuca tam jakieś takie rzeczy, które zasłyszał, potem to przemielił i ten. Więc mamy tutaj między innymi płytę Antyliroj rzekomo y, wydaną przez Peje i Slams Attack, nie? czyli po pierwsze chodzi o singiel, po drugie o singiel nagłego ataku spawacza, ale tutaj Bogdan Trace po prostu w to poszedł i, i lecimy dalej. No oczywiście papież jest tutaj absolutnym highlightem, chociaż no parę osób w Polsce by się z tym nie zgodziło. Jeżeli chodzi o polski hip-hop, nieco ważniejsza była premiera kinematografii. Pak to wyniki. Jest 13 osób w Polsce, które by się nie zgodziły z tym, że, że <laughs> b przed papieżem to jest najważniejsza rzecz. Tym samym nadrabiamy braki z odcinka sprzed tygodnia, bo tam nie było tak. żadnej wzmianki. Była wzmianka przez dwie godziny o papieżu polskiej telewizji i polskiego showbizu, ale tutaj już mamy dosłownie. Przepraszamy Stolicę Piotrową. Przepraszamy Stolicę Piotrową, przepraszamy Edwarda Miszczaka, wszystkich przepraszamy. Jak to z, jak to z tą paktofoniką było, no, oczywiście musimy tutaj streścić to pokrótce, to jest mniej więcej ta historia, która się pojawia w pewnym znanym filmie z 2012 mm -hmm. roku, chociaż ona jest tam oczywiście, no, pełna luk, e, pełna skrótów, ale to jest e, dosyć jasne. Mamy trzech typów, mamy trzech typów w wieku podobnym, mamy Sebastiana Salberta, pseudonim Rahim, rocznik 78, mamy m, Wojciecha Alszera, pseudonim Fokus 80 oraz Piotra Łusz znanego i lubianego do dziś w polskim internecie, czyli Magika, który również urodził się, tak jak Rahim, w 78. Oczywiście ta ekipa jest większa. Mamy tam dj Bambusa, beatboxera Sota, który dzisiaj tutaj jeszcze wróci przy analizie track by track. Generalnie akcja tej całej historii rozgrywa się na Górnym Śląsku, mamy katowickie Bogucice, mamy Mikołów, podkatowicki, chociaż nie wiem, czy ludzie z Mikołowa by się z tym zgodził. Jak to, jak to podkatowicki? Wiadomo, tutaj mamy konflikt centrum i, i prowincji, no i mamy rozmaite tam ruchy, do których dochodzi na terenie Górnego Śląska i nie tylko. Jasne, to jest bardzo oczywista informacja, że Magik już w tym 98, od którego się na dobre zaczyna ta nasza dzisiejsza historia, już był wtedy cenionym i rozpoznawalnym zawodnikiem, bo wydał z kalibrem 44 dwie płyty, które się sprzedały w no, obie w nakładzie kilkudziesięciotysięcznym, więc mieliśmy do czynienia ze sporym sukcesem. Przy okazji odsyłamy do naszego odcinka na temat Księgi Tajemniczej prologu, w którym gościł Abradab. Mamy Rahima, który sobie działał w 3X-klanie. Mamy Fokusa, który sobie działał i solowo gdzieś tam w domu po prostu piwnicznie, ale też w kwadrat składzie. Mocna nazwa składu tak przy okazji. Nie, całkiem spokojny, w moim zdaniem? A to wiesz co, możesz go reaktywować w takim <laughs> razie. W najbliższym czasie. No i co? No, tak naprawdę tylko jedna z tych postaci coś osiągnęła już na gruncie hip hopowym. Ci dwaj pozostali to są raczej pretendenci do jakichś tam przyszłych tytułów, i to no, pretendenci, którzy siłą rzeczy patrzą na tego magika. No, z jakimś takim, może, może nie z nabożną czcią, ale na pewno z szacunkiem, z jakimś tam, powiedzmy, zachwytem, podziwem. No, Magik był rozpoznawalną postacią. To już gość, oczywiście, troszkę otrzaskany, jeżeli chodzi o środowisko muzyczne, ale nie mamy do czynienia z jakimś takim sytym kotem, bo jeżeli chodzi o polski hip-hop tamtych lat, no to nie mieliśmy jeszcze do czynienia z kimś takim, o, że to już zarobas, nie? że to już po prostu na tych płytach. No nie, tutaj wciąż dochodzą rozmaite problemy też ekonomiczne, ale popularność e, duża. Magik opuszcza kalibra. Podpytywaliśmy o to w odcinku z Abradabem. Raczej nie, bo to jest taka historia, która jest dosyć niejasna. No, odszedł, to odszedł. No, chuj, no po prostu. No w filmie mamy to przedstawione tak, że się pokłócili po koncercie, a potem Magik palił Blanta z Fokusem, więc oto od... cała historia. Dochodziło tam pewnie do rozmaitych tarć i prawdopodobnie ten charakter Magika, z tego co wiemy, no trudny w tym wszystkim nie pomagał. No, znaleźliśmy taki. Duży materiał z początku lat zerowych, to jest materiał z dużego formatu. Materiał Lidii Ostałowskiej, reportaż napisany już po śmierci Magika, już po premierze kinematografii i śmierci Magika. Tekst pod tytułem Teraz cię zarymuję. No i tutaj są jakieś różne takie tropy, podejrzenia dotyczące odejścia Magika. Czytamy: Magik odszedł z kalibra zaraz po nagraniu płyty. Chodzi o płytę w 63 minuty dookoła świata. Nie wystąpił nawet w promocyjnym teledysku film. Mocno się o coś z Joką i Dabem skłócili którzy byli blisko, nie chcą o tym mówić. Może poszło interesy. Magik nie znał się na tym. O muzykę. Prędzej. O przyjaźń. Bracia Dab i Oka pochodzili z dobrego domu. Mama Magika sprzątała w bibliotece, tata pracował w hucie. Czyżby z tego kpili? I tutaj pojawia się już postać, no istotna w tej całej historii, postać Gustawa z wytwórni Gigant Records, która wyda mm, oczywiście kinematografię w roku 2000. Gustaw mówi kpili, bo zazdrościli. Mieli kompleks. Magik rzucał zwrotkę i ta zwrotka w umysł się wbijała. Nie myślał o dla niego tylko uczciwość w sztuce się liczyła. W emocjach szedł na całego, nigdy na półgwiska, żeby w kalibrze była jedność, tego chciał. No, to są jakieś takie trochę fusy, jakieś takie tropy, że tutaj no, ale tam ci byli z lepszego domu, więc pewnie po prostu je z niego, że tam mama sprząta, nie? Jakby coś w tym guście. Tutaj Gustaw też trochę podsuwa taką narrację, jakbyśmy mieli w kalibrze po prostu dwóch no-skilli i magika wybitnego. No nie było tak, mieliśmy trzech charakterystycznych MC, więc myślę, że tutaj. Jakaś taka zazdrość, czy jakieś poczucie niedocenienia, raczej nie odgrywały roli. Zresztą tych teorii będzie po tym milion jakichś choćby najgłupszych, dotyczących nawet tego, że to Abradab wypchnął magika z okna, co jest jakimś po prostu debilizmem kompletnym, ale o tym będziemy jeszcze mówić. No, fakt jest faktem: magik z kalibra odszedł, co oczywiście otworzyło tutaj drogę na jakieś takie dalsze ruchy z paktofoniką. Tak, tak, no, absolutnie nie było tak, że kaliber z 4 to były jakieś dwa leszki i magik, zresztą nawet no wystarczy zapytać osob osoby, które były. W w środowisku rapowym wtedy i, i, i. Wydaje mi się, że, że mówiono raczej, że to jest kalibr 44, a, nie, a nie, nie, nie nie dzielono ich jakoś tam specjalnie, a wydaje mi się, że jeśli miałbym wskazać najbardziej charakterystyczną postać w kalibrze, to byłby to raczej Joka. I, i, i Joka absolutnie był gościem, który wbrew temu, co mówi Gustaw Szepkę z Gigant Records. E, i Joka to absolutnie był gość, który potrafił nawinąć tak, że to się automatycznie instalowało w głowie. To był gość, który był w stanie nawinąć wers typu 23 dzień jak kukuczka zleciał, nie. No, z sorry, to są fantastyczne sprawy i to jeszcze robi to dwudziestoparoletni koleś. Więc, więc tak, no, Magik oczywiście był bardzo utalentowany i był bardzo wrażliwy. Być może, jak tutaj wynika z wielu relac relacji osób, które znajdowały się w jego otoczeniu, był troszkę nadwrażliwy. To jest taki cytat ze Sławka Pietrzaka, szefa wytwórni SP Records, który w trakcie wywiadu powiedział, że mnie się wydaje, że odejście z Kalibra to była trochę paranoja Magika. On sobie ubzdurał jakąś teorię spiskową dotyczącą tego, rapują koledzy w utworze Film. Film tutaj w tronce to był, to był singiel z płyty e, w 63 minuty dookoła świata. I to ja dodam, że Wykurwisty absolutnie. Tak. To jest dla mnie jedna z najlepszych polskich piosenek rapowych. No. Tak, pięknie, pięknie wysamplowana, wysamplowana kapanie wody tam jest w tle. Ehm, tak, tak. No, bo tak chyba jest, nie? Tak, tam, tam rzeczywiście jest kapanie. Tak, kurylewicz, e... kurylewicz, pianino i, i woda. No. E, I cytuję dalej Pietrzaka. Ja tam niczego złego się nie doszukiwałem i rozmawiałem z nim na ten temat. Ostatecznie wyluzował i wydawało się, przynajmniej pozornie, że nie stanowi to już dla niego problemu. I teraz, o który fragment z filmu chodziło yy, Pietrzakowi i miałoby chodzić Magikowi? Chodzi tutaj o taki czterowers yy, Abradaba. Mamy ze sobą swego brata w liczbie 2 plus 1. Jestem pewien, że go znacie. Kto jest wróg, kto przyjaciel? No, czy? jestem przekonany absolutnie, że tutaj Abradab nie miał na myśli magika i nie, nie widział w nim wroga, ale też to trzeba powiedzieć, że, że jak przygotowywaliśmy się do tego odcinka, to było kilka takich historii, które wskazywałyby na to, że magik doszukiwał się na swój temat pewnych rzeczy. Bodajże Rahim wspomina w którymś momencie, że, że, że stwierdził magik kiedyś tam podczas pracy nad kinematografią, że Pokus w jednym ze swoich tekstów Golży, tak? No i tam wynikła z tego jakaś kłótnia, w końcu ten tekst nie wszedł na płytę, nie? E, no prawdopodobnie po prostu Magik był, był taką osobą i, i, i wiele świadectw właśnie o tym świadczy. No ale zarazem oczywiście to był mega utalentowany chłopak, który inspirował wszystkich Irachima i Rahima i Fokusa. Był taki wspomnieniowy tekst w czasopiśmie Klan, w którym Fokus przyznaje, że w zasadzie jak poznał Magika, to Magik był taką główną inspiracją do tego, żeby, żeby, żeby zacząć nawijać. Tutaj zacytuję fragment wypowiedzi Fokusa. Poznałem Magika na przerwie w kiblu w technikum. Kumpel miał w Walkmanie do boju Zakon Marii, to jest jedna z piosenek z pierwszej płyty Kalibra, i dał mi posłuchać. Doznałem szoku. Nawet nie przypuszczałem, że można coś takiego robić. Coś tam Jąkając, zacząłem się pytać kumpla co i w ogóle jak, a on uświadomił mi, że ten koleś stoi obok. Złożyłem na ręce Maga respekcik i zacząłem sam pisać teksty. No i tam dalej opowiada fokus, że, że początkowo pisał też o Zakonie Marii i, i dostał opierdol straszny od, od Magika, że w ogóle nie, nie kumasz o co chodzi. No ale faktycznie Magik był taką inspirującą postacią no i był też inspirującą postacią dla samego Rahima, który, no w filmie to jest pokazane troszkę przesadnie wręcz, tak, że, że, że tam w filmie o paktofonice jesteś Bogiem, jest taka scena, w której dosłownie Abradab i Oka się śmieją w ogóle z Rahima mm -hmm. i tam bo ty w ogóle tu przychodzisz. Tak, Rahim nie był najlepszym raperem wtedy i na pewno był, gdybyśmy mieli stworzyć taki, 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 taki skład e, Abradab i Oka, Magic Focus, to Rahim w tej piątce byłby najsłabszy, tak? No ale, no, ale nie było aż tak. I, i, a, ale faktem jest faktycznie, że, że Magik już nam się pochylił nad młodszym kolegą i wskazywał mu na to, jak powinno się rapować dobrze i jak e, powinno się budować bity. Tak, no ta faktografia w jesteś Bogiem jest mocno poprzesuwana. No pamiętajmy, że Rahim się na Księdze Tajemniczej pojawił, z takim, no oczywiście do, dorzucił bardziej trzy mm. grosze, prawda? Ale, ale jest jednak współtwórcą. W filmie to jest w ogóle jeszcze tak pokazane, że Magik bierze e, słuchawki e, Focusa i podpina do Walkmana i okazuje się, że Magik słuchał swoich numerów w kiblu tak. faląc peta, także jest to bardzo... Znaczy wiesz, Nie, No można, no... Koncerty, oczywiście, nie, oczy Trzeba się przygotować. Oczy oczywiście. W każdym razie byłoby to bardzo smów, gdyby tak się wydarzyło. No, fakt jest faktem, panowie się tam no, w rozmaity sposób oczywiście przecinali, i tak jak mówiłeś, no, fokus jednak się zachłysnął tym hip-hopem właśnie dzięki e, magikowi. No, bo wcześniej był, jakbyśmy powiedzieli, może w tamtych czasach był, proszę pana, dyskomułem. No, słuchał jakichś takich rzeczy tanecznych, mocnych, klubowych, e, techniawkowych. E, no, bardzo oczywiście rytmicznych i energetycznych, ale po zbawionych treści i, i bardzo się podpalił, gdy okazało się, że hej, że tak można robić po polsku. E, oczywiście zajawił się też robieniem bitów, no i te e, bity, no całej trójki oczywiście się pojawią również na kinematografii. W każdym razie, no, spotkali się, uznali, że będą to robić razem. Są oczywiście liczne apokryfy, jak to zwykle przy takich legendarnych historiach, tak? No to też jest oczywiście w filmie Leszka Dawida, że Fokus nawija a capella powierzchnie tnące i Rahim patrzy, no to nieźle, nieźle i gdzieś tam lata taka pogłoska, że to jakieś publiczne wykonanie powierzchni tnących przez Fokusa to była, to był właśnie ten jakiś taki moment, gdy no stwierdzili, że tak, że to się, to się może udać, ale też nie mamy żadnych dowodów na to, no, rozmaite źródła tego nie potwierdzają, między innymi autobiografii Hima tego nie potwierdza, a to jednak wydaje mi się dosyć bezpośrednie i, i wiarygodne źródło. No ale tak, no mamy taką sytuację, że tak, we trójkę uważamy się za dobrych MC i po prostu będziemy robić to razem. o nas mówisz. A, ale, ale kto jest ten trzeci? To, teraz jest jakaś nowa teoria spiska. Michał Kozikowski, oczywiście. Jestem pewien, że go znacie. Jestem pewien, że go znacie. Pozdrawiamy Michała Kozikowskiego przy okazji. Mhm, oczywiście. E, I zakładamy w przyszłym tygodniu kwadrat skład. <noise> Moje matki gotowy. w mieszkaniu można. Tak, Nagle tak, znaczy. tak. Ale tutaj w ogóle mamy do czynienia z taką historią, że, no tak, to jest w ogóle polski rynek lat 90., rynek muzyczny. Jeśli chodzi o rynek muzyczny, hip-hopowy, to coś takiego tak naprawdę nie istnieje w tamtym czasie. Wiadomo, że są rozmaite składy, wiadomo, że wzgórze już wydało swoje rzeczy, wiadomo, że, że LIRO już zdążył dostać nagrodę za album Fryderyka, no ale nie mamy tak naprawdę tego wszystkiego uformowanego. Więc z jednej strony udało się osiągnąć Magikowi jakiś sukces z tym kalibrem, ale z drugiej strony, wszystko to jest, jest jednak takie bardzo do-it-yourself, piwniczne, takie nie wiem, koleżeńsko-blokowe i rzeczywiście ta płyta e, słynna, jak już dziś możemy stwierdzić. No ona powstawała w jakichś takich warunkach początkowo. No najpierw zdaje się, że w domu u, u Magika, czy u, u teściów Magika tak naprawdę. Potem ta cała impreza się przeniosła do e, Rahima. No Gustaw tutaj jest oczywiście, Gustaw Szepkę, wspomniany z Gigant Records jest e, ważną postacią, no bo nakupił troszkę chłopakom sprzętu. Też nie wiemy dokładnie jak to było, jeśli chodzi o finanse Magika w tamtym czasie. To co widzimy w filmie jest mało przekonujące, no bo jednak Ach. tych płyt poszło trochę, jeśli chodzi o dwa pierwsze longplaye Kalibra. E, no, ale okazał się tutaj jakimś takim sponsorem. Ta jego rola jest bardzo niejednoznaczna w całej historii, o tym też będziemy gadać, ale tutaj naprawdę bardzo panom pomógł. No i co możemy powiedzieć, no mamy do czynienia z ziomeczkami tam w wieku 20 lat, po prostu 22, gdy już wyjdzie płyta, to jeżeli chodzi o Rahima i i magika, więc trzeba to wszystko łączyć z jakimś, powiedzmy, życiem prywatnym, życiem zawodowym. Tutaj akurat Rahim się bardzo mocno wyróżniał, bo próbował sobie studiować marketing, pracował jako informatyk, no, wracał do domu po południu i potem napierniczali. I to się oczywiście na szczęście udało. Także no, jest to taka bardzo, bardzo taka, wiesz, korzenna historia, ale... Z z drugiej strony mamy do czynienia z jednym MC, który już był wtedy bardzo, bardzo, bardzo rozpoznawalny. Wiemy też z tego tekstu o Stałowskiej, on już został, tak jak wspomniałem, napisany po premierze płyty i to już bardziej dotyczy tych czasów po śmierci Magika, że, że Fokus w szkole miewał problemy, bardzo często te szkoły zmieniał, no, ojciec harował, a Fokus po prostu skupiał się na pracy przy komputerze nad muzyką, nie na pracy biurowej, tylko na jakimś tam klejeniu bitów i post stawił wszystko e, na jedną kartę. No wiemy też, że na tej kinematografii miał się znaleźć numer na temat Jaranka, tak, czy co, oczywiście pytanie z 2002 wywiad z hip-hopowcem, dlaczego promujecie palenie marihuany? No to kinematografia takowego e, nie promuje, ale było bardzo, bardzo blisko, w tekście Ostałowskiej czytamy, że pracowali nad płytą, miał się tam znaleźć kawałek Ale się zmachałem, który się potem pojawi na mm, archiwum kinematografii jako, jako Lesie zmachałem. E, dwuznaczny, Rachim zaprotestował nie będę propagować narkotyków. Szkoda mi dzieci, co tego słuchają. Sot, czyli wspomniany beatboxer, na paleniu się kończy, nic innego nie wchodzi w grę. Rahim. jestem przeciwny wszystkim dragom. Popieram mnie burak. To graficz ministrant maksywkę nie biorę. Brzmi w ogóle jakś wymyślona na prędce postać. Więc księżyc raperów, tak są dacy? Tak, 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 czyli TikTokowi, ale pomyśl w ogóle o tym, że szukasz argumentu i muszę znaleźć coś mocnego. Wymyślę fikcyjnego ministranta i on maksywkę nie biorę i wtedy Okej, okay, Magik przekonałeś. Nie, nie, dobra, sorry. O nie, nie, to faktycznie w tym momencie muszę odpuścić. Nie nie było tak, <noise> bo czytamy tutaj dalej, rozmowa o piosence, ale się zmachałem, podobno wyglądała tak. Rahim, nie będzie tego kawałka na płycie. Magik, spierdalaj. Rahim, i tak nie będzie. Magik, spierdalaj. Rahim, nie będzie. Magik, ale to najlepsza moja zwrotka. Ustąpił w zamian za inny kawałek, więc tutaj jakaś taka giełda, jeżeli chodzi o o tracklistę nie się odbywała no i piosenek o proszę pana, palonku. Nie wiem, jak to w ogóle nie nie jestem zainteresowany. Z tą formą rozrywki niestety, więc nie wiem, jak to nazwać. Nie ma na kinematografii ostatnio. Trzeba tu też przyznać, że rzeczywiście ta zwrotka, którą później usłyszeliśmy na, na, na już pośmiertnej, e, znaczy płycie, która została dana po śmierci Magika, ona jest rzeczywiście udana, ta zwrotka, zwrotka Magika, tak? Tam tak. są takie fragmenty jak na kolację, obiad czy śniadanie, zdecydowane, niezdecydowanie, gramy to gramy, nie gramy, mam banie", nie takie tanie, jest to bakanie. To są. Spoko rzeczy, zwłaszcza jak na tamten moment w polskim hip-hopie. Wspomniałeś tak o tym, że, że, że Gustaw Szepkę z Gigant Records skupił im sprzęt, wspomniałeś tutaj o tym, że przenieśli się do Rahima z nagrywaniem płyty. I tu muszę na chwilę się zatrzymać, dlatego że trzeba tutaj powiedzieć wprost, nie? że jeśli kinematografia jest jedną z najważniejszych płyt polskiego hip-hopu ever, no to tutaj wielką zasługę, po prostu wielki medal honoru powinna otrzymać od całego środowiska mama Rahima, która <laughs> e, tam z pewnych świadectw wynika, że no, była bardzo cierpliwa, jeśli chodzi o, o, o znoszenie trzech łebków, którzy coś tam sobie nagrywają przy komputerze, więc pani Rohima super też. Tak? Tym bardziej, że mam bardzo dużo sympatii do, 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 do osób dorosłych, które no, wspierają taką pasję tam, swojego syna czy syna i, i, i ziomeczków. Wiem, akurat ja nie mogę na to narzekać, ale, ale wiem, że wśród znajomych byli różni ludzie, którzy próbowali coś działać i to nie zawsze było jakoś tam mocno wspierane. Mm -hmm. Co tam, przestań hałasować po nocy, przestań grać tę muzykę, nic z tego nie będzie, więc pani Rohima brawo. Tak, no, mieli oczywiście też przekopy a propos tej całej amatorszczyzny. W ogóle mieli przekopy ze sprzętem, kupili zły mikrofon, bo pan w sklepie powiedział im, że muszą kupić taki mikrofon, na którym Whitney Houston tam występuje, tam przed, przed, przed publicznością. I okazało się, że kupili tego. To, to był dokładnie model Shure Beta 87A, który nie był aż za dobry, bo słuchać było każde mlaśnięcie, każdy po prostu szept i, i każde odchrząknięcie bardzo dobrze, więc, więc y, rzeczywiście okazało się, że, że trzeba było kupić trochę słabszy mikrofon. No ale to wszystko razem, e, czyli nagrywanie w domu, to to. to to właśnie tam sponsorowanie chłopaków przez, przez Gustawa Szepkę i tam wymianie mikrofonów i tak dalej i tak dalej ta cała motorka jest bardzo zabawna w kontekście tego że tutaj dygresja, Rahim i Fokus znajdują się na liście żydów polskich osoby które nie wiedzą czym jest lista żydów polskich tutaj tłumaczę to jest taki Pis ludzi, który krąży w internecie, od kiedy pamiętam? No, przynajmniej 20 parę lat on już, on już tam sobie krąży. I tam są jakieś takie oczywiste strzały. Tam oczywiście tam mówię z głowy, że tam na pewno jest Wałęsa gdzieś i tak dalej. Także wiadomo, że tam polscy skrajni prawicowcy się nie pierdolą. I oczywiście, jeśli można kogoś nazwać obraźliwie Żydem, to to trzeba to zrobić. Ale, ale znajdują się też Rakim i Fokus. I nie ma magika swoją drogą, ale czemu znajdują się Rakim i, i Fokus? Te, tego nie wiem, swoją drogą oni mają, bo co są notki tam? Są jakieś takie, powiedzmy. Tak. Krótkie biosy i ta notka Rahima i Fokusa jest właściwie identyczna, e, o ile dobrze pamiętam, może w ogóle identyczna, a nie właściwie ide identyczna, podobna, nie, podobna, nie, podobna. E, ale jeżeli chodzi o brak magika, to by tak naprawdę mogło stanowić paliwo kolejnej teorii spiskowej dotyczącej śmierci. O nie, o nie. Nie, nie można ale, iść w tę stronę. Ale, te, ale my tak nie twierdzimy. Oczywiście tych teorii jest, tak. jest, jest mnóstwo. Mhm. W każdym razie fokus tutaj w, na liście Żydów polskich w zniewalanej Polsce <noise> określony został jako dywersant. I teraz tutaj jest słowo, którego nie, nie znam? Może podwierem jest Wiger. tak o co chodzi z Wigerem? W Higher się pisze. Tak samo Rachin jest określony, Wigger w cudzysłowie. No i tam dalej czytamy, że to jest przedstawiciel muzyki hip-hopowej w PRL-u trzy oraz propagator prymitywizmu i pseudokultury slamsów, nie? Rahim ma troszkę krótszą notkę, tam mniej mu się dostaje, więc to jest bardzo zabawne wszystko, że, 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 to, że tutaj jest lista tych wpływowych Żydów, którzy szkodzą Polsce i mówimy o chłopaczkach, którzy po prostu nie mieli pieniędzy na nowe słuchawki i, i musieli nagrywać u, u czyjejś matki w domu, nie? Tak, tak, ale poczekaj, bo sprawdziłem w międzyczasie to słowo i, no. i powiem ci, że jest to problematyczne, bo jest to połączenie <laughs> wiem już! No właśnie! Wiem I... już, o Boże, no tak! No, ale Nie tak sprawdzajcie, to... proszę państwa, nie Google <gulajcie> nie <gulanie> tego, nie wo nie wo nie można. Oh my, oh, o, mój Boże. no widzisz, tak to właśnie. Taka tenista, no. um, hmm. where, where to lista, no. Where were we? Wspomniałeś o tym, że czym zajmowali się chłopcy w momencie nagrywania płyty. E, tak, no tutaj już e, Magik i, e, i, i Rahim w wieku tak wczesnostudenckim. E, Fokus troszkę młodszy, tak? I to też było istotne, że on jest mm. troszkę młodszy, jest takim młodym, gniewnym. Jest taki ciekawy, znany dość cytat z tego reportażu Ostałowskiej. E, z Rahima Byłem środkowym, a obok dwa super EGA. O jakąś głupią zwrotkę potrafili się kłócić tygodniami. Fokus, zbuntowany gnojek z osiedla, a magik, weteran. Demonstrował postawę, co mi tu będziesz podskakiwał. E, obaj byli w stanie podnieść dupy, pierdolnąć za sobą drzwiami i dziękuję. Z Fokusem szło się dogadać. Magik no. był uparty jak cholera. Sztuka, dzieło, to się dla niego liczyło. Honor paktofoniki. Milion razy słuchał własnych tekstów, pokazywał je ludziom. Szukał usterek, chociaż ich nie było, wkurwiał mnie. Wszystko zrobione idealnie, a on chciałbym jeszcze raz nagrać tę zwrotkę. Daj mi, proszę, no się, niech chociaż spróbuję. Próbował i pierwotna wersja dostawała. Magik się wściekał. Kurwa, nie umiem rapować. Koniec cytatu. E, trzeba powiedzieć, że to absolutnie widać po zwrotkach Magika, że one były mocno przekpinione i że one były próbowane wielokrotnie. Znaczy Magik był w stanie w swoich zwrotkach troszkę przeaktorzyć, wiedział gdzie postawić akcent, gdzie zrobić, gdzie zrobić pauzę i to było widać, że to nie był gość, który po prostu napisał sobie jakiś tekst, zarapował go na raz i idę na browar, tylko faktycznie tam było dużo starań, zwłaszcza to widać przy wejściach w zwrotki, o których będziemy jeszcze, jeszcze dzisiaj mówili, to faktycznie był gość, który, nie wiem, no ja, ja nie jestem daleki od tego, żeby nazywać go najlepszym polskim raperem nawet tamtego okresu, ale był rzeczywiście jednym z lepszych. No, na nie. pewno, to niewątpliwie, niewątpliwie. No i tak jak słyszymy, nie był najłatwiejszy, jeżeli chodzi o e, współpracę. Prawdopodobnie nie chcielibyśmy z nim nagrywać e, podcastu, albo oddalibyśmy wszystkie odcinki podcasteksu za jeden odcinek Magika. Nieważne, w każdym razie, <śmiech> <śmiech> jeśli chodzi o ja tutaj, in... <śmiech> <śmiech> Przynajmniej. Pierwsze 10. Tak. Jeśli chodzi o innych chłopaków, no to mamy tutaj Rahima, który w 98 roku kończył technikum i w swojej autobiografii wspominał o niejakim maślaku. Wy możecie się tutaj domyślać, idąc tym trybem muzyczno-grzybiarskim, że tak powiem, o jakiej postaci pisze, ale celowo ją tutaj pseudonimuje. Mamy do czynienia z maślakiem, który w 98 roku... no. No, kręcił się obok tej nowo powstałej paktofoniki. Ja nie wiem, w którym momencie oni przyjęli, że to będzie ich nazwa. Na pewno było wiadomo, że coś wspólnie kombinują. I kręcił się, dlatego że, no, ta. Jednak sława, Nimp, który już wtedy otaczał Magika, świetnego rapera, bardzo go do tego całego składu przyciągnął, zaproponował Rahimowi, żeby przeprowadził się do Warszawy i zaczął realizować w studiu tego Maślaka nagrania. Bardzo się to Rahimowi spodobało, znalazł tam sobie jakieś tam studium policealne, żeby po prostu WKU dało mu spokój. Zresztą WKU się tutaj jeszcze pojawi, bo odegra wydaje mi się sporą rolę w tej historii przeprowadził się do Warszawy, do mieszkania, w którym miał być jeszcze jeden kolega, ale gdy zjawił się na miejscu, okazało się, że wszystkie rzeczy są rozdupcone po całym mieszkaniu, a ten kolega się nie pojawia. Maślak e, cały czas zbywał Rahima, mówił, że nie, że ten gość, gość przyjdzie, że tam później o tym pogadamy, nie mam teraz czasu. W końcu Rahim skontaktował się z tym gościem, który miał być jego współlokatorem i dowiedział się, że była tam w mieszkaniu wizyta smutnych panów, e, którzy chcieli odzyskać jakiś dług od Maślaka, który prawdopodobnie się wplątał w jakieś krzywdy Historię, co jest bardzo prawdopodobne, tak. znając jego, jego biografię, ale mówimy oczywiście cały czas o niejakim maślaku. No i wtedy Rahim usłyszał, że musi spierniczać jak najszybciej z tego mieszkania, powinien wrócić po prostu sobie na, na górny śląsk. Ale te związki maślaka i paktofoniki, one się zaczęły chwilkę wcześniej. Wiosną paktofonika nagrała dla Maślaka trzy kawałki, który Maślak załatwił im studio, Music Project Studio, dobre studio w Katowicach, pomachał jakimś rulonem pieniędzy, tutaj cały czas referujemy z autobiografią Rahima, no i powiedział, no to nagrajcie mi na, na składankę, zresztą tego typu wątki się też w filmie pojawiają. Potem się okazało, że Maślak się nie może rozliczyć z właścicielami tego studia, że Paktofonika straciła w ogóle te numery, zostały im tylko jakieś kopie na kasecie magnetofonowej, więc to też pokazuje jakiś tam związany z tym, że jeżeli mamy skład gościa, który nagrał już dwie cenione i dobrze sprzedające się płyty e, i tenże gość musi się wadzić z jakimś takim po prostu gościem w brązowej skórzanej kurtce, bo tak to sobie w każdym razie wyobrażam w tym wszystkim, i musi się Piękawka. mierzyć. Z, m, musi w, kamizelka, bomberka z pławiki w kieszeniach, musi się mierzyć z tego typu krzywymi historiami. To znaczy, że ten rynek muzyczny, szczególnie ukierunkowany na muzykę hip-hopową, no że on się dopiero klaruje, że tutaj jakaś profesjonalizacja, to nastąpi kilka lat później. Straszne rzeczy, powiem ci. Oczywiście to nie jest koniec przekopów panów z polskim rynkiem fotograficznym. Jeszcze wr wrócimy pra. do tej historii, natomiast ta cała sytuacja właśnie, że, 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 że trzech zdolnych chłopaków, ale jednak chłopaków i, i, i po prostu tam krążą nad nimi te sępy, które tylko liczą na to, żeby wrzucić jakąś em, klauzulę abuzywną, prawda, do tej, do, do umowy i, i, i tylko ich tam jakoś wyruchać gdzieś na pieniądze, czy nawet niekiedy pewnie sądzę, nie sądzę, żeby to były duże kwoty, nie? E, ale efekt skali się liczył. No to są straszne rzeczy i trzeba Kiedyś, tym nagrać chyba osobny odcinek o tym, jak polscy muzycy mieli na polskim rynku fotograficznym. Niemniej, jeszcze taka mała dygresja dotycząca właśnie maślaka. Tenże Maślak pojawił się w filmie o paktofonice i wynikła z tego akurat ciekawa historia. Znaczy, dlatego, że. Chyba, nie? Chyba. Prawdopodobnie, chyba. prawdopodobnie, tak. Był tam przedstawiany jako koza. Przedstawił się tam chłopakom: Krzysztof, koza jestem, ale możecie mi mówić kozak. Te personalia były już bliższe. Prawdziwym personaliom maślaka na tyle bliskie, że no, właściciel tych personaliów się po prostu wkurzył bardzo i, i stwierdził, że wcale tak nie było, i że wcale ja nie chciałem ich przejechać jeepem, i że, i że w ogóle ja nie jestem z jakiegoś świadka gangsterskiego, a w ogóle to prawie mi się rozbiło małżeństwo przez, przez tę sytuację, dlatego że, że tam pokazany zostałem jako kobieciarz, tak? I prawdę powiedziawszy, mimo. Nieszczególnej sympatii do tej postaci. Ja się trochę nie dziwię, że on poszedł z tym do sądu. No jakby wyobraź sobie, że nie wiem, robisz film o, nie wiem, o, o sierpniu 80, tak i pokazujesz, nie wiem, Wałęsę, że on był strasznym kobieciarzem i tam po prostu e, ruchał co kroki, po prostu, o Jezus Maria, tam. E, no, zakładam, że po prostu Wałęsa poszedłby z tym do sądu, jeśli byłby identyfikowalny, no i ten, że masz, tak poszedł z tym do sądu i nie dość, że wygrał 50 tysięcy, to jeszcze wygrał. E, przez jakiś czas nie można było tego filmu dystrybuować na nośnikach e, i dodatkowo jeszcze dystrybutor musiał go przepraszać. Więc ja się nie dziwię, że to się wydarzyło. Jestem bardzo zdziwiony tym, że. Twórcy filmu tak lekkomyślnie podeszli do, do, do kwestii tej takiej anonimizacji, która w ogóle nie była anonimizacją. nie? No bo facet jest absolutnie rozpoznawalny po samym nazwisku w tym filmie. Tak, to jest jakieś dziwaczne. Mamy przecież też w filmie postać Gustawa, który jest właścicielem wytwórni Colos Records. <noise> no, a, ale wspominaliśmy oczywiście o Gustawie Szepkę z Gigant Records, prawdziwa wytwórnia, który, no właśnie, pojawił się, no to jak zbawienie, prawda? Bo po tym jakimś szalonym maślaku mamy do czynienia z gościem, który faktycznie chce. Chcę zainwestować tutaj w zespół. Uh... No, ale oczywiście to też jest postać niejednoznaczna. W filmie trochę to jest zarysowane, bardziej to jest zarysowane aktorsko, mam wrażenie, przez Jakubika, że tam może też w tej głowie siedzieć coś innego niż czysta, nie wiem, sympatia e, czy chęć mm -hmm. wsparcia, no, ale prawdopodobnie tak było. Rahim mówił o tym, że, tutaj zacytuję autobiografię, generalnie wszystko się tam zgadzało poza jednym. Chodziło o prawa do utworów. Chodzi o współpracę z Gustawem Szepkę. Przy podpisaniu kontraktu wszystkie przenieśliśmy na Gustawa. Powiedział, że aby móc skuteczniej działać i nas reprezentować, Musi mieć taki zapis w umowie. Został więc właścicielem płyty i znajdujących się na niej utworów. Na jak długo? Na wieki wieków Amen. No to też pokazuje jednak, że mamy do czynienia oczywiście i z dzikim rynkiem, ale też mamy do czynienia z gośćmi, którzy mimo wszystko no nie mają, nawet w przypadku Magika nie mają doświadczenia, jeżeli chodzi o sprawy jakieś biznesowe, kontraktowe. Zresztą to wszystko brzmi tak, jakby oni to negocjowali sami. Wydaje mi się, że oni ściągnęli dopiero po śmierci Magika, e, menadżera, niejakiego Robaka, że on się pojawił dopiero w tamtym momencie. Już była jakaś taka potrzeba związana nie, z bukowaniem, z dalszymi ruchami. Nie? To jest gość z Gigant Records, o ile wiem. W sensie nie jestem pewien, czy to jest ten sam robak, ale, ale chyba tak, mhm. nie? Więc to nie jest tak, że ściągnęli, chyba, tylko Gustaw wreszcie im dał tego robak. No w każdym razie pojawił się ktoś, kto pełni mhm. tego typu rolę, bo do tamtego momentu panowie zajmowali się sami sobą. No i gdy Gustaw już przejął wszystkie prawa do tych potencjalnych e, numerów, no to prawdopodobnie on też pełnił funkcję kogoś w rodzaju menadżera, co jest dosyć dziwną sytuacją, że mhm. właściciel wytwórni się tym zajmuje, że nie ma żadnego pośrednika między artystą a, a wytwórnią w tym wszystkim. No i tak to, tak to się wszystko potoczyło, Gustaw. Zdobył tutaj pełnię praw, a płyta no, powstała. Powstała i wyszła. Wyszła dokładnie 18 grudnia roku 2000 i nosi tytuł: Kinematografia. Jest to oczywiście no, wielka rzecz monolit, kamień węgielny, i tak dalej, i tak dalej. Legendarna płyta. Oczywiście to wszystko jest powiązane z historią, która nastąpiła później. No i trzeba by się przyjrzeć temu albumowi proszę pana, powiedzieć, sprawdzam, bo jak się okazuje no, wciąż ten album się trzyma, i jeżeli ktoś mówi o tym, że to jest jeden z najważniejszych, przynajmniej jeden z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszy polski album hip hopowy, to raczej niewiele osób się jakoś krzywi. Mówi, no, okej, okay, okej, okay. jest tam kilka utworów wybitnych, wielkich i już takich, które zostaną z nami na zawsze, ale jest tam parę rzeczy przestrzelonych i nie wiemy, kiedy sobie ostatnio robiliście jakąś taką powtórkę z kinematografii, ale my zrobiliśmy sobie na potrzeby tego odcinka. Zresztą Ty chyba słuchałeś, znaczy na pewno słuchałeś tego zdecydowanie więcej niż ja przez lata i było to dla ciebie dużo ważniejsze, ale tutaj jak się zrobił jakąś taką próbę i takie sprawdzenie, no to parę rzeczy no mogłoby wypaść z tej tracklisty, ale to o tym za chwilę. Tak, o tym za chwilę. Tak, dla mnie to była bardzo istotna płyta, słuchałem jej bardzo mocno w liceum. Pamiętam też rozmowy na temat tego tam, czy, 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 czy Focus jest lepszym raperem, czy Magik w tym składzie i jakoś nikt nie wskazywał Rahima z jakiegoś powodu, ale o tym też za chwilę. Ehm, pamiętam ehm, też, że no, ja, ja tej płyty słuchałem jakoś tam niedługo po, po śmierci Magika, ale wydawało się też mi z perspektywy czasu, wiadomo, że inaczej działa trochę percepcja czasu, jak się jest młodym, że to się wydarzyło dawno temu i to jest taka legenda o tym Magiku i tak dalej, i tak dalej. Nie, no minęły 3-4 lata, tak? Ehm, o, o, od, tego, od tego czasu. No to co, to może przejdźmy po mm, utwór po utworze przez, przez kinematografię. Ehm, jeszcze tylko jedna rzecz, dla mnie, tak, to dla mnie to nie był taki powrót po, wiesz, po 15 latach. Rzeczywiście ja do mm -hmm. tej płyty wracałem z raz na rok, raz na półtora roku i wydaje mi się, że częściej chyba wracałem w dorosłym życiu do, 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 do tej drugiej płyty paktofoniki, mniej popularnej. Ale to mniejsza później, no. e, Tak, kinematografia rozpoczyna się od um, intro, które nazywa się na mocy paktu, w którym to intro, fokus tłumaczy, czym jest ta kooperacja i co to jest paktofonika i tak dalej. Fokus, który nie powiedzieliśmy o tym, ma znakomity głos, ma, ma świetny taki lektorski, lektorski tembr. E, miał, był wtedy bardzo młody, a dykcyjnie ogarniał wszystko no może nie perfekcyjnie, ale tak 9 na 10. Nie? Czasami e, on na pewno zrobił duży progres, jeśli chodzi o, 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 o emisję głosu i o dykcję w międzyczasie, ale wtedy już te, te jego cechy no, były, robiły wielkie wrażenie i tak naprawdę nikt w Polsce nie nawijał tak jak Fokus No więc tak, płyta zaczyna się właśnie od głosu Fokusa e, który jest podłożony pod e, sample z dołu World The Days Mary Hopkin. A w ogóle cała płyta, jeszcze przed tym, przed tym intro, ma taki fragmencik, w którym słyszymy kasetę VHS, która jest wsuwana do odtwarzacza. Nie byłem pewien, szczerze powiedziawszy, czy to jest na pewno to. Możliwe, że to chodzi o magnetofonową, ale, ale wydaje mi się, że tam jest taki moment właśnie takiego wsunięcia. Nie? I to jest jakiś taki. Niezależnie od tego, co to jest, no to jest bardzo taki nostalgiczny, analogowy dźwięk, e, który, który, którym rozpoczynaliśmy nasze przygody z wieloma tekstami kultury. E, obaj panowie Focus i Rahim w swoim kolejnym e, projekcie muzycznym Pocahontas. Powstałem już po, e, po, po, po zamknięciu tego rozdziału zwanego Paktofoniką. Mm, odnoszą się jakoś do tego do tego intro rozpoczynając Płytę Receptura od jeszcze ważniej dla mnie nostalgicznego dźwięku uruchamiania takiego około milenijnego peceta e Powiem szczerze, że zawsze mnie to jakoś chwyta za serce, jak, jak, jak słyszę takie bzyczenie charakterystyczne mm, związane z właśnie z wciśnięciem, wduszeniem e, przycisku on. Wiadomo, tak, jeszcze a propos tego tłumaczenia, czym jest paktofonika, bo osoby, które nie pamiętają tego numeru albo nigdy go nie słyszały, mogłyby pomyśleć, że tutaj fokus po prostu tłumaczy w tej piosence jest trzech gości, my się znamy sąd, jesteśmy na Bogucica i tak dalej. To nie jest tak rozbudowana narracja, to jest nie, tak, tak, tak naprawdę na swoich Tak, tak naprawdę jest to zapętlone zdanie kooperacja na mocy Mocy paktu, mocy płynącej z kontaktu, o ile się teraz nie mylę, cytuję z pamięci, ale jest to, jest to bardzo dobre intro, tak przy okazji, tak, jeżeli chodzi o, tak. o całość, no i ten, ten um, temper fokusa się bardzo, bardzo dobrze sprawdza. I trochima, tak, a to powiedzieć. jest taki przedsmak, bo potem wlatują priorytety, no i to jest faktycznie pierwszy z jakichś takich słynnych, powiedzmy, że hitowych, chociaż to niekoniecznie pasuje akurat do tego numeru, yy, kawałków na, na tym albumie. No i co mamy? Mamy na początku oczywiście sample trąbki, to jest rosso. No a potem taki ciekawy w sumie składany bit taki no z jednej strony leniwy, tam się rzeczywiście dużo dzieje. Tak mamy nakładające się na siebie jakieś po prostu partie y, pianinowe, jakieś zgrzyty, dęciaki y, i Teoretycznie może się wydawać, że to się rozjeżdża, ale to się bardzo, bardzo ładnie, mam wrażenie, spaja. No i to już jest coś, co no faktycznie gdzieś tam definiuje muzykę paktofoniki w tamtym czasie. To jest coś bardzo charakterystycznego. Moglibyśmy sobie tutaj jakąś taką triadę stworzyć z wiadomych kawałków, i one gdzieś tam są bardzo, bardzo do siebie podobne. No sam numer to jest jakaś taka nawika. No, nie uliczna, ale refleksyjno-hip-hopowo-rozkminkowa, bo tego typu rzeczy oczywiście później przez lata będzie przybywać w polskim hip-hopie. To jest taka medytacja związana z życiem, mamy do czynienia z młodymi kolesiami, ale no właśnie, to jest troszkę jakaś taka historia coming of age, nie? Mamy do czynienia z nastolatkami, albo już nie nastolatkami od niedawna, którzy muszą teraz podjąć parę jakichś takich ważnych, ważnych decyzji. No i oczywiście mamy próbkę tutaj stylu ze strony wszystkich trzech członków składu. I my wydaje mi się, to już wiem po tym naszym przedbiegu do tego odcinka, że troszeczkę inaczej odbieramy tutaj postać Rahima w tym wszystkim, w tamtym momencie, jeżeli chodzi o jego takie umiejętności techniczne. On rzeczywiście odstaje tutaj od kolegów, ale mam wrażenie, że to jest raczej odstawanie takie na zasadzie, po prostu nagrywałeś z kolesiami, którzy odstawali od reszty stawki w tym 2000 mhm. roku. To znaczy to nie jest tak, gdybym miał tłumaczyć to Rahimowi tam dwudziestoletniemu, że to nie jest tak, że ty, że ty jesteś chujowy. Moim zdaniem on wtedy w porównaniu do całokształtu wcale chujowy nie był, natomiast no masz to szczęście w nieszczęściu oczywiście, no bo wiadomo, że to pociągnęło jego karierę też, ale masz taką sytuację, że towarzyszą ci dwaj goście, no którzy no mocno tutaj no, górują nad resztą. No, mamy do czynienia z, wiesz, z dwoma różnymi stylami, no skrajnie tak naprawdę, i to jest jednak rzecz, która tutaj to brzmienie paktofoniki robi. Tak naprawdę z trzema różnymi stylami, żeby tutaj oddać sprawiedliwość, bo, bo to nawijanie Rahima też jest odmienne oczywiście, i i na razie się kształtuje na kinematografii, ale, ale już zapowiada, że będzie nieźle, nie? Tak, Rahim jest dzisiaj bardzo dobrym raperem i nie ma co do tego wątpliwości, że on zrobił gigantyczny progres. Jeśli chodzi o progres, no to zrobił, nie wiem, większy progres niż Focus, który był w dużej mierze już gotowym takim gotową ksywką na rynku w okolicach roku mm. 2000. Tam niewiele było do poprawy i on już był bardzo charyzmatyczny i bardzo taki magnetyczny. Rahim miał to poprawić, poprawił rzeczywiście i później założył własną wytwórnię i i tak dalej, i tak dalej. I, I też wiemy oczywiście, że to nie jest tak, że on jest jakimś tam, nie wiem, zbędny na kinematografii, dlatego, że no, miał duży wpływ raz, to o czym mówiłeś, na dobór utworów, dwa, no robi, zrobił, zrobił dwa bity, tak, więc e, absolutnie on tutaj miał duży wpływ, no i właśnie w domu jego matki nagrywali płyty, więc aha, hello, nie? To jest też bardzo, bardzo duży, bardzo duża rzecz. E, no ale tak, jeśli chodzi o, o, o priorytety, no, to jest jeden z moich ulubionych numerów na tej płycie. On rzeczywiście to jest, to jest jeden z trzech bęgerów, można powiedzieć, który pochodzi z kinematografii. On ma taki klimat takiego leniwego, leniwego poranka, dla mnie przynajmniej, leniwego poranka po imprezie, gdzie tam, gdzie tam chłopaki po prostu mówią o swoich planach i, i, i o tym, jakie mają przed sobą perspektywy i tak dalej. No i też tutaj gdzieś jest bardzo mocno widoczne to, że no już wszyscy wiedzą, że, że, że może Rahim najmniej, no bo Rahim próbował właśnie studiować, pracować i tak dalej, ale Fokus i Magik wiedzą, że no, dla nich nie ma innej przyszłości niż hip-hop, tak? Że trzeba będzie, już, trzeba będzie już w to iść. Ciekawe jest to, co też będzie widoczne na, w kolejnych numerach, że mm, to jest akurat wyjątkowa piosenka o tyle na kinematografii, że e, raperzy rapują na zmianę tutaj, tak? I na początku leci czwórka za czwórką, to jest znany patent, także raperzy rapują na, na przemian, a potem składają się z tego jakieś tam 16-wersowe e, zwroty. E, tutaj, e, i oczywiście tak się dzieje, ale nie ma tej takiej regularności 4 wersy, 4 wersy, 4 wersy, tylko tam po tych dwóch czwórkach leci tam, Rahim nawija 6 wersów, potem Magik 10, potem Focus 6 i tak dalej, i tak dalej, więc e, to się będzie przewijało na całej płycie, dlatego, że e, zwrotki na kinematografii są e, bardzo nierówne. Są takie kawałki, w których jeden nawinął 15 tam wersów, a drugi nawinął 20. Ile wersów, nie? I to też jest dość charakterystyczne i, i, i nieczęsto widoczne w sumie na polskich płytach rapowych. Z reguły jest tak, że raperzy dają sobie tyle samo miejsca, żeby któryś tam z nich nie, nie wiem, żeby któregoś nie było więcej, a tutaj wydaje się, że, że, że tego nie ma. Dobrze, przejdźmy do kolejnego numeru. Numeru Gdyby jest to jeden z dwóch kawałków, które już będąc w liceum tak świadomie skipowałem na tej płycie, tak? Do, 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 których, do, do których czułem dużą niechęć. E, on jest zbudowany na takim bardzo rozadrganym, takim sinusoidowym wręcz bicie magika, wzbogacony o, o, o sample ze, ze słuchowisk dla dzieci, słuchowisk będących bajkami w interpretacji Antoniego Marianowicza, tam Tom Czopaluch jest w stoliczku na klisie. i zresztą te winyle później będą dla polskiego rynku rapowego bardzo istotnym źródłem sampelków, katów i inspiracji. No i o czym jest Gdyby? No Gdyby to jest taka, taki trochę abstrakcyjny kawałek o tym, że co by było, gdyby I, i od tego konceptu, co by było, gdyby wszyscy trzej panowie wychodzą troszkę inaczej? Magik wychodzi tak abstrakcyjnie, tak? Tam nawija, że gdyby podziały gdzieś się podziały, gdyby ryby głos też miały i tak dalej. Fokus jest bardzo przyziemny, jak to Fokus, gdyby nowe hip-hopowe kluby powstawały, gdyby foki w klubach tymi, tych dupami wywijały, a ekipy rymowały, a się nie napierdalały i tak dalej. No, a Rachim no, wrzuca tutaj jeden z moim zdaniem najsłabszych momentów kinematografii. To jest taka bardzo długa zwrotka, w której no, próbuję mówić o świecie, ale z taką trochę no, no, naiwnością, Elb, 20-latka, I, i, I muszę powiedzieć, że, że również z uwagi na tę kiepską zwrotkę Rahima, często ten numer skipowałem. Nie wydaje mi się jakiś taki skipowalny. To znaczy, nie jest to coś, do czego bym jakoś, wiesz, z namiętnością wracał, co by mnie jakoś tutaj strasznie pociągało na tej płycie, ale wydaje mi się, że cała ta rozkminka taka potencjalna, gdyby, gdyby, gdyby i różne wymiary tego, gdyby, to jest coś, co się dokłada do jakiegoś takiego ogólnego nastroju tej płyty, to znaczy ten nastrój jest momentami trudny do, do uchwycenia i o tym za chwilę będziemy e, mówić, natomiast z jednej strony mamy do czynienia z jakimś takim marazmem, z jakimś takim, wiesz, po prostu zastyganiem i no wiadomo, że to się nie uda, ale z drugiej strony mamy jakiś taki po prostu, wiesz, marzycielski potencjał w tym wszystkim i, i to będzie też czytelne w chwilach ulotnych i... E, i w Pewnym dosyć popularnym utworze innym z tej płyty, że tutaj mamy jakieś takie tak naprawdę dwa, dwa horyzonty, które tutaj się, się stapiają. Priorytety są o tym, że no tak, no jest kacuwa i w ogóle nie można tak dalej, i trzeba ruszyć dupę i będzie dosyć niełatwo. A tutaj jest jeszcze ten taki właśnie bardzo, bardzo niejasny, może taki dwuznaczny, ale jednak marzycielski, mam wrażenie, potencjał. I jeśli chodzi o Rachima, ja to też tak czytam, no jednak z perspektywy 2000 roku, to znaczy odcinam mhm. to, że. Magik i Fokus są zajebiści i lepsi niż polski rap w roku 2000. I ten Rahim, który leci sobie tutaj bardzo no, czytelnie i konsekwentnie na czasownikowych. Dla mnie nie jest problemem. Mm -hmm. no, to jest oczywiście kwestia gustu i jakieś takie rzeczy intuicyjne, ale on sobie to, to rozpisał, na te wyniszczały, po prostu istniały, wspierały, ufały, i tak dalej, i tak dalej, i tak sobie po prostu ciśnie, ale mam świadomość tego, że on ma świadomość, i, i mnie to absolutnie od tego numeru tutaj nie odrzuca. Bit Magika, a wcześniej, bo chyba nie wspomnieliśmy o tym, priorytety, to już tam wspólne dzieło, magika i fokusa. No i. Przechodzimy do utworu, który się bardzo, bardzo mocno wyróżnia no i który bardzo, bardzo łatwo zanucić i który wielu z was na pewno pamięta. Mianowicie jest to numer Ja to ja, nabicie Jajonasza. nasza. No jak sobie tak przesłuchasz tego najpierw intro, priorytety, gdyby raz tu nagle ci wjeżdża Ja to ja, to się zastanawiasz, czy ktoś ci po prostu jakiejś lewej składanki nie podrzucił. Mm -hmm. Czy to faktycznie jest tracklista tej płyty? To jest rzeczywiście tracklista tej płyty. No i mamy jakiś taki po prostu numer reggae, raga, dabowy, bardzo, bardzo letni, bardzo no, pozytywny, oczywiście. On też o czymś mówi, o tym, żeby nie być kserobojem i żeby po prostu trzymać się tego, co w serduszku gra. E, jest to takie dosyć proste przesłanie, zresztą prostych przesłań jest tutaj na tej płycie więcej. No jest to chwytliwe, jak cholera, no, w dużej mierze dzięki Gutkowi, który tutaj został ściągnięty przez kolegów i, i zaśpiewał ten refren. No, Gutek, to wiadomo, później będziemy mieli jakieś jego takie wzloty popularnościowe, no Indio z Bravo, z Banacha i, no i rapowe ziarno Abradaba, no bo to jednak gruby, gruby hit, ale Ja to Ja też się, też się sprawdziło, tylko jak sobie o tym wszystkim pomyślisz, jak sobie zerkniesz na tracklistę, która oczywiście nie musi być jakaś super jednorodna, e, to się zastanawiasz, kurwa, co ta piosenka tutaj robi, nie? Mm -hmm. Ona absolutnie nie robi mi krzywdy, ona jest bardzo catchy, ona jest bardzo przyjemna, ale ja mam wrażenie, że Niezależnie od tej późniejszej historii tej piosenki, o której zaraz wspomnimy, że ona no po prostu, ona defaultowo brzmiała jak piosenka z reklamy lodów albo z reklamy jakiegoś napoju gazowanego, nie? że jakby co się tutaj wydarzyło? Oczywiście ten jakiś taki regeragowy potencjał w tej płycie jest, jest bardzo, bardzo duży i to też trzeba podkreślić, no ale tutaj jest to podane bardzo, bardzo, bardzo wprost, nie i jest to podane w bardzo jasnych barwach. Ja mam troszkę problem z tą piosenką, i z, z, z moim własnym jej odbiorem. Taki, że rzeczywiście w recenzjach rapowych płyt z tamtych czasów, znaczy recenzjach pochodzących z okolic roku 2000 bardzo często przewijały się jakieś takie wątki, że ten numer nie pasuje, dlatego że klimatem jest zupełnie inny niż coś tam, tak? Bywały takie sytuacje, że na przykład była jakaś tam uliczna płyta, na której był taki kawałeczek bardziej pod, pod imprezkę, albo na odwrót. Na przykład płyta Don Guralesko-Drewnianej Małpy Rock ma jeden taki wolniejszy kawałek, który zresztą był singlowy, tam On się nazywa cisza, tak? I to jest rzeczywiście na takiej bansującej, bansującej e, e, płycie taki, tak, taki numer, który się bardzo wyróżniał tym, że on był taki refleksyjny i tak dalej. Ja sobie myślę, że kurde, no z jednej strony Rahim w swojej e, e, biografii przyznaje, że oni wiele rzeczy robili bardzo, m, bardzo na czuja i, i też po, po, po YouTubie krążą jakieś takie wczesne wersje kawałków na zupełnie innych bitach i te bity sprawiają, że, mhm. że, że, że rzeczywiście wymiar piosenki jest, jest zupełnie różny i mi się wydaje, wydaje, że no to jest, no nie wiem, no. Jak to w życiu, proszę pana? No, w życiu dwudziestolatka czasami są chwile takie, że trzeba się zastanowić nad tym, co dalej, i, i jesteś melancholijny, a czasami trochę cyniczny, bo, ta, bo kinematografia potrafi być bardzo cyniczna. E, a, a z drugiej strony e, czasami jesteś po prostu letni i kurczę, jarasz sobie gandzie, bo jest 25 stopni na, 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 na zewnątrz tak? I, i, i jest fajne lato i wakacje. I jasne, że on nie pasuje do tej traklisty, ale z drugiej strony jestem w stanie e, się, się, się z tym pogodzić. E, Zwodka Rahima tutaj nie przeszkadza. E, Fokus. E, fajnie brzmi, zwłaszcza w podbiciach, które tam robi pod, pod, pod zwrotkami kolegów. No i magi tutaj udowadnia, że jest skojarzeniowo, jest najbardziej doświadczony ze wszystkich trzech, dlatego, że e, tam nawija między innymi, że nie zależy mi na tym, by być kanonizowanym, ja to ja, więc jako ja chcę być znany. Prawdziwym jak prawdziwek, nie jak sweter z Anilany. Przepraszam, jak sweter? Tak, tak, swetr. Mhm. E, I to jest ciekawe też, że, że, że e, w Historia polskiego tekściarstwa piosenkowego zna dwa przypadki użycia słowa Anilana. Tak mi się wydaje, poprawcie mnie, jeśli się mylę. I to są... Oba te przy, przypadki pochodzą z okolic Millennium, tak? To jest w 1999 roku Szuwary Pudelsów, a potem e, Ja to ja, e, Paktofoniki. E, Anilana nie jest zbyt e, e, popularnym słowem, a ciekawe, bo jest ładnym słowem, które e, jakoś tam fajnie można by było zrymować, nie? E, No i Gutek, ja nie wiem... Mm. On nie przeszkadza, no ja pamiętam, że numer Rapowe Ziarno z nim na wokalu pobił jakieś w ogóle rekordy mojego Winampa w swoim czasie, tam jakieś setki odtworzeń były i tak dalej. On mi zaczął przeszkadzać w międzyczasie, tak? W sensie zaczął, zaczął te, trochę mi wadzić, te, te, ta jego maniera zaczęła mi troszkę wadzić, wiesz? I dzisiaj już nie mogę tego, tego słuchać. Ciekawe jest to, że, 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 że to, to był ten gościu ze Śląska, który był znajomym raperów i po prostu do niego się zgłaszali jeśli trzeba było coś zaśpiewać. Jestem ciekaw, jakby to wszystko się potoczyło, gdyby on się nie zaklajstrował w tym reggae z Banachem, w tym Indios Bravos. Wydaje mi się, że on miałby szansę na jakiś taki ścisły mainstream, gdyby wybrał sobie inny repertuar, ale też wydaje mi się, że to był taki nieoszlifowany diament. No jest to, jest to manieryczne śpiewanie, ale no ma swoich sympatyków, nie jak pokazuje, no właśnie, choćby, choćby sukces tutaj Daba i tego singla, no bo to jednak było bardzo mocno, bardzo mocno związane z tym refrenem. No tutaj też to jest o tyle ciekawe, że e, o ile tutaj trzech członków e, rapuje sobie w trzech różnych rejestrach tak naprawdę, no i to jest coś charakterystycznego dla brzmienia paktofoniki, co w priorytetach bardzo spoko słychać, gdzie te wersy są klejone no ewidentnie na, tym, na takim patencie to leci to tutaj mamy jeszcze czwarty wymiar w postaci gutka i to jest dosyć interesujące jeśli chodzi o samą jakąś taką bęgerkowość czy nie wiem jakąś taką jasność tego numeru czy durowość mm -hmm. po prostu tak no nie mamy tutaj do czynienia z jakąś molową taką mel melancholią to ja bym nie miał nic przeciwko żeby tutaj jakiś taki jeszcze bujający bęger się pojawił i ten zarzut nie jest do końca związany z tym, że to jest radosny numer, tylko że to jest numer absolutnie jakiegoś innego składu, jakiegoś takiego, wiesz, mm -hmm. nie istniejącego zupełnie, nie? Jeżeli się pojawiają jakieś takie wątki regedabowe w bicie, e, a jeszcze się pojawią na tej płycie, no to one są podawane w absolutnie inny sposób. A tutaj mamy do czynienia z czymś bardzo, bardzo zaskakującym. Zaznaczmy, że ten numer wyszedł na singlu w listopadzie, tak? Płyta wyszła 18 grudnia, a numer sobie wyszedł na singlu i ten singiel jest bardzo, bardzo drogi. Z tego, co sprawdzałeś, są no, za 900 zł w no. odfoliowanej formie, czyli nie takiej najbardziej po prostu nęcącej i mint. Mm, za 900 zł, Także poważna, poważna sprawa. No a jak to było z tą algidą? No, tutaj Rachu w autobiografii wspominanej już Ludzie z Tylnego Siedzenia, bo chyba nie wymieniliśmy tytułu do tej pory. Wspominał o tym, że no. Tak, Gustaw zadzwonił, zapytał, powiedział, że jest jakaś taka propozycja, oni absolutnie odmówili. To oczywiście są jeszcze takie czasy, w których to słowo komercja jest odmieniane przez rozmaite przypadki, więc gdy o tym usłyszeli, to nie, nie, absolutnie, no Gustaw miał jakiś taki plan, żeby za kasę z tej reklamy, z reklamy lodów Algida, wytłoczyć po prostu winyle kinematografii, więc uznał, że to będzie dobry deal, przynajmniej tak to sprzedawał chłopakom. Oni powiedzieli, że nie ma opcji, on stwierdził, że w takim razie nie ma tematu, wycofujemy się, no a potem okazało się, że ta reklama jest, że ta reklama śmiga. Gustaw tłumaczył oczywiście, że on to zrobił dla dobra zespołu, że on za to tak naprawdę jakieś grosze dostał, że to wszystko pójdzie na tłoczenie tej płyty winylowej. No i jak tutaj panowie zareagowali, no oczekiwali jakiegoś takiego oświadczenia ze strony Gustawa i ze strony jego wytwórni Gigant Records. To oświadczenie miało po prostu wskazywać na to, że Utwór został wykorzystany bez wiedzy zespołu, niech to będzie jasne. No Gustaw powiedział, że tak, że w takim razie podpisze coś takiego, że to zostanie wydrukowane w takiej formie, że jak otwieramy sobie pudełko płyty kompaktowej i podnosimy samą płytę, to pod płytą na wewnętrznej stronie pudełka epki, jestem Bogiem, jest nadrukowane to oświadczenie. Rahim zorientował się, podpisując jednemu z fanów tę epkę, że no nie ma tego oświadczenia, co by wskazywało na to, że no widzieli część nakładu rzeczywiście z wydrukowanym, podpisanym przez Gustawa oświadczeniem, a część została po prostu wrzucona od tak, potem Gustaw wspominał gdzieś w wywiadzie o tym, że no, że Paktofonika zgrywa hardkorowców i tak dalej i tak dalej, że no, potem się panowie jakoś dogadali, nie wiem czy finansowo, ale jakoś oczywiście tutaj udało się ten topór zakopać. Na no, sam Rahim wypowiadał się na ten temat w 2001 roku na łamach Onetu i tutaj pada pytanie w wywiadzie. Jesteście więc negatywnie nastawieni do udziału w reklamach? No, tak, no, mogło ich zachowanie na to wskazywać. Rahim odpowiada: Gdybym dostał propozycję zareklamować fajki, które palę, to dlaczego nie? Albo jakieś ciuchy hip-hopowe, czy w cudzysłowie, browary. W cudzysłowie. To <laughs> tak, tak, tak zwane zwa to... So Cold browary. Lody niech sobie reklamują gwiazdy innego formatu, na przykład w cudzysłowie dyskotekowcy. Ale widzisz, no szlugi, które palę, owszem, czy oni nie jedli lodów Algida, wtedy ten wybór był mniejszy zdecydowanie, jeżeli chodzi tak. o zamrażarki sklepowe. No w każdym razie nie pasowało im to za bardzo do, do wizerunku. Browarek, papierosy, owszem, ale musimy być twardzi. Jeżeli komercja, no to taka bardziej męska, nie? nie jakieś lody dla dzieci. Tak, ale ciekawe jest to, że oni nie, nie, nie grali jakichś takich, że nigdy w życiu, co nie? W ogóle nie ma takiej możliwości, no. Tak, tak, tak. Wielu raperów wtedy, wtedy jednak, no wiadomo, że nie dostawali żadnych propozycji, więc łatwo było zgrywać jakiegoś strasznie niezależnego gościa, ale tak. E, no, gratulujemy też filmie Alagida, dlatego że wersja Gustawa Szepka jest taka, że dostał za to 2000 złotych i Rahim tutaj wspomina w książce, właśnie, w książce wspomniałeś tytuł Ludzie z tylnego siedzenia, ale warto też dodać, że ta książka, że współ napisał ją Przemek Corso, tak, więc jest więc wspólne dzieło mhm. Rahima i Przemka Corso. Rahim mówi, że. Niechu nie, nie, nie ja nie, nie wierzę, że to było było rzeczywiście 2000 zł, ale jeśli było, to gratulujemy filmie Algida, że, że, że takiego Bangierka sobie do reklamy, która wisi na, na YouTube i można sobie ją zobaczyć, e, że, że oni. Te, te, te udało im się ściągnąć, e, prawda? E, przy okazji, jeszcze ten, ten fragment, fragment wywiadu z Onetu, który zacytowałeś, pochodzi ze strony pfk którą, której twórców również pozdrawiamy, no bo to jest zawsze fajnie, jak ktoś robi jakieś takie wielkie archiwum. Dla nas, nam to bardzo łatwe prace. Wielkie archiwum mm -hmm. historii jakiegoś zjawiska, i to jest faktycznie coś, co jest prowadzone od wielu lat. Pamiętam, że jako dzieciak już tam wchodziłem i, i ta strona cały czas istnieje i tam jest dużo bardzo ciekawych materiałów, więc jak ktoś jest zainteresowany paktofoniką, to zapraszamy. Pytanie tutaj brzmi, no bo tak mówimy o tym, Gustawie, że z jednej strony. No właśnie, kupił chłopakom te szury, te mikrofony, tam pomógł im na początku, potem wkręcił ich w, te, w to, to główną w umowie pod tytułem Wszystkie prawa do utworów są moje, potem ta algida i tak dalej. No więc pojawia się pytanie, czy, czy czy Gustaw był pozytywną czy negatywną postacią? No i tutaj oddam głos samemu Rachimowi ponownie w książce Ludzie z tylnego Siedzenia. Gustaw był postacią pozytywną, oczywiście, miał nosa do interesów i intuicję, ale bywał też skończonym fiutem, jeśli chodzi o e, sferę biznesową. Potrafił tak pięknie mówić, że gdyby miał opowiadać o kocie, to opowiadałby o nim tak długo i w taki sposób, że po pewnym czasie nie wiedzielibyście już, gdzie ten kot ma dupę, a gdzie głowę. E, o tych zdolnościach, prawda, oratorskich Gustawa Szepkę, jeszcze będziemy dzisiaj wspominali, natomiast przejdźmy tutaj może do, e, do, do, do e, kolejnego utworu, i tym kolejnym utworem jest, są słynne powierzchnie tnące. Muszę powiedzieć, że jest to jeden z dwóch utworów, do których wracam najczęściej, jeśli chodzi o kinematografię. To są powierzchnie tnące i, i, i chwile ulotne, o, o których później. No ale tak, powierzchnie tnące to jest solówka Fokusa. Jedna z trzech solówek na tej płycie, Każdy z raperów dostał po jednym solo. No i tam jeszcze jest jeszcze skit magika, który też jest właściwie solowy. E, która e, to solówka powstała dużo wcześniej, w roku 96. I od tego 96 roku można odnieść wrażenie, że e, Wojciech pseudonim Fokus gdzieś tam sobie krążył po tym Śląsku i po prostu popisywał się tym. A i nie dziwi to jakoś. Specjalnie dla tego, że było się czym popisać. Stara wersja utworu z roku 1997, brzmiąca trochę tak, jakby jeszcze Alcher był przed mutacją, wisi sobie na YouTubie, można sobie ją przesłuchać, a ona wciąż jest wtedy świetnie nawinięta, tak? I widać, że to jest bardzo dobrze przekminiony tekst, zwłaszcza dobrze przekminiony, jak na no, to, że. Alczer miał wtedy, ile nam, 16-17 lat, kiedy pisał ten tekst, więc, więc tak. Mm. Ehm, no i co? Dlaczego to jest yy, numer wyjątkowy? <laughs> Dlatego, że po pierwsze no właśnie, fokus yy, yy, korzysta ze swojego wspaniałego głosu i z tego bardzo niskiego tembru. Po drugie, korzysta ze swojej znakomitej dykcji, a po trzecie yy, no i jest w stanie nawinąć to w tak zwanym double time'ie, czyli szybciej niż leci, yy, niż leci podkład. Yy, co sprawia, że kawałki takie jak stawiam sprawę, jak Kawa na ławę, że fenomenalnie miotam. To jest trochę łamaniec językowy. Jeszcze z moją dykcją to jest w ogóle trudne do przeczytania. Fokus napierdala to w tempie, tam, w, w, w jedną sekundę w ogóle. I to rzeczywiście robi wrażenie do dziś. E do dziś tak naprawdę jest, nie wiem, no, rzadko, rzadkością są jednak sytuacje, w których raper e, robi sobie, pisze sobie samo łaniec językowy i jeszcze dodatkowo nawija go szybko i, i z perfekcyjną dykcją i potem popisuje się tym na koncertach, no bo to jest trudne, nie? I rzeczywiście Fokus posiadał, e, posiadał e, tę umiejętność. E, dodatkowo wrażenie duże robi bit, który jest. E, który nie jest, powiedzmy, zrobiony według y, nauczań polskiej szkoły robienia bitów, na przykład, nie wiem, wczesny ostry miał tak, że, 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 że kiedyś chyba o tym mówiliśmy w którymś odcinku, że po prostu brał jakiś, nie wiem, duży fragment jakiegoś utworu funkowego czy jazzowego i po prostu go wrzucał jako zapętlony sample i, i, i dodawał perkusję i to było wszystko. No nie, tutaj fokus, y, jeśli chodzi o sampelki i o cięcie. Y, bardzo sprawnie, powiedzmy, zaciera ślady tak, po tym, z czego wyciął co. Do tego stopnia skutecznie zaciera te ślady, że na znalezienie głównego sampla, który, jak się okazało, jest tutaj fragment utworu Ensemble Salvatore Adamo, znalezienie tego sampla, znaczy zidentyfikowanie go, zlokalizowanie go, zajęło szperaczom samplowym, takim jak Patry 4 czy Kurty z YouTube'a ponad 20 lat. Okazało się, że tam jest fragment tej piosenki, który jest po prostu puszczony od tyłu, i, i, i. dodatkowo tutaj są się jeszcze jakieś takie króciutkie fragmenciki e, innych, e, innych e, nawet nie utworów, tylko na przykład tutaj fragment e, przemowy, tego słynnego przemówienia Edwarda Gierka, więc pozostajemy na Śląsku. E, to jest e, wy, wycięte zostało słowo to ze zdania: jak nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. To jak pomożecie i wycięte zostało to, które gdzieś tam sobie się przewija, e, przewija w tle. No i ten numer robi e, wrażenie, Gigantyczne do dziś. Do dziś czasami się zdarzają jakieś challenge takie YouTube'owe, w ramach których różni youtuberzy, raperzy próbują się z nim mierzyć. Zmierzyć się, się z nim musiał oczywiście również aktor Schurhardt, który wcielił się w focusa w jesteś Bogiem i tam nie za bardzo się wyrabiał i Fokus dał mu ciekawą radę, że żeby to nawinąć dobrze, po prostu trzeba się pozbyć samogłosek. Czyli nie tak jak uczą w szkole aktorskiej śpiewania na samogłoskach przeciągane AEO, tylko zamiast mówić podoba, musi zrobić podoba. Podoba, tak? Żeby pozbyć się tego o i e, o w środku, i to wtedy jesteś w stanie się wyrobić z tym zdecydowanie szybciej. No widzisz, dla mnie to jest akurat jedyny kawałek, do którego wracam, jeśli chodzi o tę płytę, bo też nie jest to rzecz, której słuchałem wtedy, ja słuchałem innej muzyki, jeżeli już słuchałem muzyki, albo gdy już zacząłem słuchać muzyki, więc też nie będę udawał, że to jest jakieś takie dla mnie super ważne doświadczenie, natomiast ta waga tej płyty jest e, no niekwestionowalna. I jest to, jeśli chodzi o sam numer, e, jak to się pisało bardzo często w się w recenzjach, jest to takie tour de force e, absolutnie e, Fokusa i faktycznie zgadzam się z tym, że to robi wrażenie do dziś, jeśli chodzi o ten beat, no tamte dyskomułowo wiksiarskie zainteresowania Fokusa bardzo mocno widoczne. Mi to też przypomina jakąś taką, wiesz, jakieś takie wstawki w Lalamido albo w Dzyndzy Lędzy mm. albo jest jakieś takie nagranie, że Paweł Paulus Mazur na tle muzyki i do wizualizacji jakichś takich, wiesz, wczesnokomputerowych czyta swoje wiersze. Tutaj jest troszkę takiego jakiegoś 90's, albo właśnie, albo ma e, i Kellner i to, co robili na początku lat 90. jeśli chodzi o muzykę elektroniczną, więc to jest taka troszkę retroelektroniczność momentami, tak to nazwę, ale moim zdaniem bardzo, bardzo dobry nastrój to robi. No i tak, no jeżeli chodzi o, o same popisy, to jest, to jest to niesamowita sprawa, tak jak Rahim się, jak już wspominaliśmy, rozwinął w następnych latach bardzo, bardzo mocno jako raper, no to fokus. nie chcę mówić, że się zatrzymał, mm -hmm. ale już po prostu osiągnął na takim wczesnym etapie, tutaj w momencie premiery płyty ma dwa lat już osiągnął bardzo poważny poziom, bardzo poważnego skilla. Jest to wyjebane, nie ma co mówić, nie ma się tutaj co bawić w jakieś eufemizmy. Bardzo, bardzo dobrze działa do dziś, zresztą no już otwarcie, nie? Perfekcyjne opanowanie języka pozwala mi robić cię jak chcę. No i pyk, no już wiesz, co tutaj się będzie działo. No on po prostu wchodzi i, i rozpierdala i to chyba Flint, a oczywiście Marcin Flint jest jedyną osobą w Polsce, która zna się na polskim mm -hmm. hip-hopie. Flint chyba w antologii polskiego rapu zwracał też uwagę na to, że to to jest, no, totalne braga, jednak w takim momencie jeszcze historii polskiego rapu, w którym, no, to braga nie jest jeszcze czymś powszechnym, nie? A tutaj mamy po prostu gościa, który, no, leci braga do na maksa i, no, i rozpierdala przy okazji technicznie. Także bardzo, bardzo to jest wszystko miłe. W przeciwieństwie, i tu się chyba zgadzamy, chociaż w przypadku powierzchni tnących też, w przeciwieństwie do numeru szóstego, czyli do Toniemy. I to jest numer taki... No on jest właściwie w całości oparty na tej grzesłownej słownej to my, czyli we are drowning i to nie my. I bardzo szybko ta formuła się wyczerpuje. Ten nastrój jest taki zjerany, ale nie zabawowy, tylko taki bardziej mulący mm -hmm. w tym wszystkim. To ta pętla tych klawiszy na, na bicie, jakaś taka no trochę kalibrowa. Ty też zwróciłeś uwagę na to, że sama ta zabawa słowem może też trochę kalibrowa z ducha. No i bardzo szybko tutaj mamy jakąś wyczerpaną studnię i tak, no płyniemy dalej sobie przez tę piosenkę, jeżeli nie chcemy skipować, ale czy to jest jakiś taki niezbędny, czy mocny fragment tego albumu, no to nie. Nie, tym bardziej, że fokus tutaj jest ledwo słyszalny, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, dużo dobrego na temat tego, w jaki sposób on się odnajdywał na niektórych bitach, takich bardziej ciekających, powiedzmy elektronicznych, tak tutaj ten bit jest bardzo nisko osadzony, głos fokusa jest bardzo nisko osadzony i nawet na dobrych słuchawkach ciężko zrozumieć, o czym on tam nawija, nie? Przynajmniej mi. Coś tam jest coś jakoś dziwnie to wszystko pomiksowane, więc nie wiem, czy taki był koncept, ale rzeczywiście troszkę się tutaj nam dwaj panowie przynajmniej... Tym wszystkim zlewają, tak? To niemy, niemy Einsteiny, Beethoveny, tu wimy. No tam parę jakichś takich faktycznie może od Magika, w miarę ciekawych rzeczy, no bo jemu dosyć trudno było zrobić coś tak totalnie nieciekawego, mam wrażenie, jeżeli chodzi o, o wersy, ale tak poza tym to troszkę jakiś taki numer, który no, przelatuje przez ciebie. Jak makaron orkiszowy. Eee, Co? No tak, bo łatwiej się trawi. Naprawdę? <grym> tak. Tak, no przenicę się gorzej zupełnie, nie? Dziękujemy filmie Lubella za sponsorowanie tego odcinka o Paktu i filmie Algida. Porozmawiajmy o jelicie grubym, to jest ten nasz podcast już dla MP Go, nie, to jest nieprawda wszystko, nie szukajcie tego absolutnie, pozdrawiamy MPGo. Go, natomiast siódmy, no właśnie, no utwór, no tak, utwór, siódmy track na tym albumie to Popatrz, uliczny reportaż z dworca, no właśnie, sytuacja mocno skitowa, tutaj mamy wspomnianego Sota, który beatboxuje i no, śpiewa jakąś taką parafrazę, przeróbkę, tyle słońca w całym mieście. Anny Jantar i jest wspólne śpiewanie, wspólna improwizacja. No jest to taka bardzo uliczna, ale nie w sensie brutalna, tylko taka chłopacka, koleżeńska, ławkowa e, akcja. Potem się tam pojawia to piździ i powiem Ci, że to jest coś charakterystycznego, bo no, na pewno pojawi się ten temat. No, na ile to jest faktycznie wielka płyta, a na ile ta cała legenda i te tragiczne wydarzenia jej pomogły. E, no to o ile w wielu przypadkach mamy dowód na to, że tak, że to jest naprawdę zajebista płyta, to tutaj ten skit, który, no właśnie, jest wykonywany do, do dziś, gdy jest okazja na no, tych paktofonikowych koncertach i ludzie rzeczywiście wspólnie śpiewają i jakby znają każdą partię tego, tak? I jeszcze tam Rahim Sotem tam odgrywają sytuacje i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy do czynienia faktycznie z czymś, co pewnie budzi jakąś nostalgię w ludziach, no we mnie nie, ale to już wspominałem dlaczego, ale jest to jednak ciągnięte przez to, że ten skit znalazł się na zajebistej płycie, bo tak ogólnie dla mnie to jest super jakieś takie po prostu nudne, technicznie nieciekawe, bo ten sod tak z całym szacunkiem, to, to wiadomo, że ten beatbox się bardzo rozwinął i teraz już wiesz, co drugi TikToker robi jakieś tam świetne rzeczy. A tutaj mamy do czynienia jeszcze z jakimś takim nieokrzepłym warsztatem, mam wrażenie, i te jakieś szerokimi ulicami zapierdalają z blantami. To jest ten taki humor, właśnie, który. A, no do mnie po prostu nie trafia i no nie zostawiam tego, nie ukrywam, jak słuchałem sobie teraz, no nie zatrzymywałem się. No. To znaczy ja... Ja lubię, nie wiem, no zawsze odnosiłem wrażenie, że to jest po prostu freestyle i że, i, i że on tam, nie wiem, to nie było napisane, że on tam przekminił ten, 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 ten reinterpretację Anny Jantar i po prostu napisał sobie to trzy lata wcześniej i trenował trzy lata, że to jest raczej taki klimacik, że, że sobie usiedli na ławce i, 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 i no nie wiem, no, wszyscy tam byliśmy prawdopodobnie z tych, co siedzieli na ławkach kiedykolwiek. Tak? Ja ten, Ale nie, nie wszyscy wrzucaliśmy to na tracklistę. I to, że to jest freestyle, to oczywiście jest jakiś taki właśnie walor, wiesz, wczesno hip hop Hopowy chłopacki, nie, że to się dzieje tutaj. To są te filary tego wszystkiego, <noise> Natomiast czy warto to wrzucać, czy to ciekawie wyszło? No moim zdaniem, moim zdaniem nie. No ale tak się <noise> zdarzyło, no już tego nie, nie zmienimy. Ciekawy jest ten wątek o którym powiedziałeś, bo właśnie chciałem zwrócić uwagę, że beatbox trochę się zgubił. Przynajmniej w polskim hip-hopie, znaczy tego jest zdecydowanie mm -hmm. mniej. To kiedyś była sztuczka, która robiła wrażenie. E, no i oczywiście, no, no, czasem robi w ogóle, no to są często zajebiści, e, zajebiści artyści, tak? Beatboxowi. Natomiast jakoś nie wiem, Wydaje mi się, że b-boying czy graffiti wciąż są bardziej obecne w hip-hopie niż, niż robienie dźwięków ustami przypominających werbel i, i stopę. Eee, jeśli Beatbox znalazł dla siebie miejsce na TikToku, to, to no, być może tak jest. Uwierzę no, ci dlatego, że ty założyłeś tam wczoraj TikToka podcasteksowego, który <laughs> prawda, już można tam sobie lajkować, więc zapraszamy serdecznie. No ale dobrze, przejdźmy może od em, chińskich narzędzi w Wpływu do, 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 do wielkiego numeru, moim zdaniem. I to faktycznie naprawdę tak uważam, że to jest, że to jest kawał piosenki, mianowicie do, do chwil ulotnych. Który to numer został zbudowany na Ain't No Sunshine Withersa, ale tak subtelnie. W sensie tam nie, to nie jest tak, że, że to jest w ogóle. Tam słowa oparta głównie, głównie na linii basu, chyba tak mi się wydaje. Z, z Ain't No Sunshine została wzięta. No i to jest numer, który no, z jednej strony opowiada o tym, że, że, że trzeba żyć chwilą i tak dalej, a z drugiej, no w kontekście tego, co się wydarzyło później, w kontekście samobójczej śmierci Piotra Łuszcza, no brzmi to. Po pierwsze, rocznie, a po drugie, tak trochę ironicznie. Zwłaszcza właśnie ta, ta zwrotka, zwrotka magika, nie? że tam, tam e, słyszymy w niej, że 20 lat minęło jak jeden dzień. Nie masz co wspominać, lepiej swe życie zmieni. Tam jest jeszcze, potem cytowany jest, jeszcze mamę po 20 lat przed sobą cały świat, przed sobą całe życia szmat. No, magik popełnił samobójstwo kilka dni po premierze tej płyty, tak? Więc to, 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 to wszystko brzmi bardzo ponuro i też brzmi trochę jak taki akt oskarżenia w kierunku systemu, który no, właśnie tym dwudziestolatkom nie daje rozwinąć skrzydła, i gdzie byś się nie ruszył, to te to, 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 to dzieciaki są po prostu albo ruchane przez system, albo przez jakichś takich typków typu maślak albo, 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 albo inne, Gustaw, nie? Tak, 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 tak. No nie, no to rzeczywiście jest y, wielka rzecz. Tak jak wspominałem przy okazji tych wcześniejszych numerów o tym jakimś takim właśnie niejasnym potencjale, czy to jest marzenie, czy to jest marazm, to tutaj też się to trochę pojawia. Ty mówiłeś o tych interpretacjach związanych ze śmiercią magika i trudno odciąć ten kontekst, ale jak tutaj lecą jakieś takie rzeczy 20 lat minęło jak jeden dzień, nie masz co wspominać, lepiej swoje życie zmień, póki czas nie czeka na nas, więc zaśpiewaj jeszcze raz, wiadomo cytowanie numerów hip-hopowych, mm -hmm. więc, więc różnie, ale można to różnie odczytywać. No jest to na pewno dowód na to, że tenże skład przez ten krótki moment, w którym Istniał, potrafił generować nastrój, i ja mówię tutaj o wszystkim: o zlepieniu tekstu, flow i, i, i bitu, i, i też produkcji momentami, potrafił generować nastrój jakiś taki no, niepodjebywalny, że powiem nieładnie. To jest, to jest rzeczywiście coś absolutnie, absolutnie mam wrażenie e, wyjątkowego. No i. Tutaj też, jeżeli chodzi o, o trzech MC, z czego jeden jest trochę gorszy, ja bym absolutnie tego nie ruszał. Wiadomo, że to jest już takie troszkę podejście do. typowe podejście do takich, wiesz, utworów z Kanonu, nie? że no wiadomo, mhm. trudno to przesunąć. Usłyszałeś to milion, milion razy, ale to też jest. Mam wrażenie, kwintesencja, kwintesencja stylu, tak? Wiem, że wspomnienie nigdy nie zginie, tak jak wspomnienie po pierwszej dziewczynie. No, dobrze, dobrze, mm -hmm. nie? Tutaj, tutaj jest po prostu bardzo dobrze. Nawet Rahim tutaj, znaczy nawet Rahim, ja tak co brzmię w ogóle w tym podcaście, jakbym tutaj wiesz, nie? No, Dlatego u... jego ja trochę biorę, biorę w obronę. Znaczy on jest wiesz? po prostu gorszym raperem rzeczywiście niż ten, ale tutaj Rahim też, nie wiem, na przykład Carpe Diems, o tym wiem, to jest całkiem udana sprawa, nie? Moim zdaniem. Ciekawe, co, Szy co Szymon wydra. <laughs> czy, czy Szymon wydra słuchał <laughs> tak. Filu lotnych? Do tego numeru powstał teledysk, już po śmierci Magika oczywiście, taki taki sepiowy, no, ee, trochę tandetny, ale, ale jak na tamte czasy, no, to w zasadzie wyróżniający się na tle te, te, tego, co powstawało w branży hip-hopowej. E, dobrze, no to przejdźmy do... No bo tak, bo jest taki moment na tej płycie, który jest bardzo magikowy i to jest moment, który rozpoczyna się tą finałową zwrotką chwil ulotnych. E, na marginesie, tam też tutaj właśnie to miałem na myśli mówiąc, że magik świetnie przekminiał zwrotki i potrafił wejść w bit. E, miałem na myśli właśnie między innymi początek chwil ulotnych, gdzie tam jest takie powtarzane życie, 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 nie? To jest taki bardzo niestandardowy pomysł raczej rzadki, nie? W polskim rapie, czy w ogóle w rapie. I widać było, że on to po prostu wymyślił w którymś momencie, że próbował tę zwrotkę tyle razy, że mu to weszło, to życie mm -hmm. e, e, powtarzane parokrotnie, nie? E, no i właśnie, zaczyna się ten, ten taki magikowy moment od tej ostatniej ponurej zwrotki e, w kontekście dalszych wydarzeń, chwil ulotnych. I później przechodzimy do numeru dziewiątego, mianowicie do e, takiego niespełna minutowego skitu, który nazywa się WC, e, w którym magik nawija pod beatbox Sota, tam to zostało jeszcze trochę doprodukowane przez, przez Rahima, i nie wiem, no, jest to przyjemne. Tak, Magik wymyślił sobie, że cały ten tekst będzie. Rymował się na końcówkę ONU, tak? Więc są tam takie highlighty typu trwały i twardy, jak konstrukcja z żelbetonu, spuść z tonu, albo czekać akt zgonu. To są bardzo fajne rzeczy. Ale o czym jest ten numer? To wydawało mi się zawsze i chyba to tak uważasz tak samo, tak, że to jest takie ironiczne. Braga, przy czym Braga, no właśnie na rynku, na którym mm. jeszcze Braga nie zaistniało. Mm -hmm, nie? Mm -hmm, no tak, ale wiadomo, że oni tam byli dosyć osłuchani. To znaczy, w przypadku magika to jest jasne, jeżeli mm -hmm. chodzi o zagraniczne rapsy, więc faktycznie może. Był tutaj jakiś, jakiś punkt y, odniesienia, bo że jakiś historyk hip-hopu nam za chwilę wymieni 2,5 miliona polskich bragowych numerów sprzed 2000 roku. Jeśli tak, to oczywiście zapraszamy. E, dlaczego nie? No i widzisz, no właśnie, to jest jakaś taka skitowa sytuacja, która się na, nadaje na, na płytę, która ma jakąś moim zdaniem wartość. Ja, ja, to, ja to WC, proszę pana, króciutkie, e, lubię. No, Magik sobie leci dalej, dosyć mocno. Mamy kolejny numer. E, no, znowu jeden z najbardziej znanych numerów z tej płyty. On by był gdzieś tam zaraz za wiadomymi. Już do jednego jeszcze dojdziemy. No i mm -hmm. mamy tutaj. No, magika, który się odszczekuje swoim oprawcom, tak yy, cytując, prawda. Jeden polski tekst kultury, no bo trudno nie odnosić nowin, yy, no jakiś taki właśnie znowu w sumie trochę popis siły, jakieś, nie wiem, pewności siebie, ale z drugiej strony jakiś taki wyrzucony z siebie żal i trudno tego nie odnosić do, yy, do kalibra. Nie chcemy tutaj być jak magik, który podejrzewa, że tam wersy Abradaba są skierowane w jego stronę, ale tutaj w przypadku nowin no znowu jakiś takich wiesz, Dabowych, bujających, no tutaj mamy zdecydowanie tropy, które wskazują na to, że jest to jakaś taka odbitka i, i parę przytyków w stronę poprzedniego składu. Tak, to jest chyba jedyny utwór na płcie, który został tak bardzo bezpośrednio oparty na fragmencie innego utworu, w sensie, że wzięto bardzo duży e, fragment piosenki Suzana holenderskiego zespołu The Art Company, tam w początku tego, 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 tego utworu. E, no... Jest to dość chamski sample, ale, ale faktycznie działa i bardzo fajnie buja. No i przy okazji ten, ten, sam, ten sample sprawia, że cały bit jest bardzo minimalistyczny, a jak wiemy, na przykład z piosenki tego typu Mesa, tej, tej pierwszej takiego singla, takiego przebojowego, właśnie, Braga, on sam to zresztą przyznał. Jak bit jest minimalistyczny, to wtedy MC, który ma dobry, który ma fajne warunki głosowe i dobrą dykcję, i tak dalej, może się właśnie pokazać, tak, Na czymś takim. I, no i magik się rzeczywiście pokazuje. No Jeśli miałbym powiedzieć co to znaczy, tak, że, że Magik był charyzmatycznym raperem, zwłaszcza tak płytowo charyzmatycznym, tak, ja nie wiem, jak on był na koncertach, bo nigdy nie widziałem, ale płytowo był mega charyzmatyczny, no to właśnie polecam odpalić nowiny, dlatego że poza tym całym resentymentem, który tam jest w ogóle umieszczony i, i tym, że ewidentnie to jest kawałek do chłopaków z Kalibra, jakby tu nie ma... Tu, tu, tu nie ma pola do, do interpretacji. Może troszkę do słuchaczy, tak, ale, mm. ale głównie do chłopaków z kalibra. E, no, i jedzie jak natchniony, właściwie co nie. I, e, I to jest bardzo jego, to jest bardzo osobiste mm, i mm, no i tak. No, d, 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 K kawał numeru, który mm, zrobił chyba też trochę zamieszania takiego, takiego branżowego, nie? No bo e, disów było wtedy dość niewiele, a to nawet nie był DIS. On to nawet e, to jest taki klimacik, jakby on się nawet nie zniżał do takiego poziomu, że ja was nawet nie wymienię z ksyfki, co nie? Ja po prostu będę was nawał z kurwy synami przez cały ten numer i co mi zrobicie? E, no, numer powstał i dobrze. Wkurwiony magik e, jest dobry, interesujący. Co nie powstało? Na szczęście nie powstał teledysk. <śpuszczaj> Do utworu nowiny. Tak jak ty mi przypomniałeś o tym, że gdy rozmawialiśmy z Abradabem już ho, 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 bardzo dawno temu, e, Dab wspominał o tym, że Magik miał jakieś takie zakusy na teledysk, że jakaś tam po prostu karoca z dyni, że ma się dziać, ma być jakoś tam wyobraźniowo bardzo i, i fantazyjnie, no to tutaj Magi... Gubiłby pan na no, Tego typu koncept. No to tutaj, no w listopadzie 2000 roku z tego co wiemy, bo tak to jest podpisane, bo cały scenariusz tego teledysku hipotetycznego został dodany do książeczki do archiwum kinematografii, który wyjdzie w 2002. No powstał ten scenariusz yy, magikowy do klipu, do, do Dosyć szczegółowe, ale są to rzeczy, które mogłyby nie wyjść. Mam takie wrażenie, szczególnie przy bardzo ograniczonych środkach technicznych, a domyślamy się, że mimo tam budżetu, to by nie było jakieś specjalnie filmowe. W każdym razie, no, jakiś magik stoi nad grobem, własnym grobem, jakiś kaftan bezpieczeństwa, płatki róż, wicher wieje, po prostu kurwa, deszcz pada, slash wychodzi z kaplicy w trakcie mszy i zaczyna grać solo na pustyni na niepodłączonej gitarze. Generalnie, jak się, to, jak się to o tym wszystkim czyta, to z jednej strony ma, ma to być jakieś takie tajemnicze psycho, a z drugiej strony jakieś takie, nie wiem, pełne rozmachu hollywoodzkie. Można sobie sprawdzić cały ten scenariusz, bo on gdzieś tam e, w sieci funkcjonuje. No, nie doszło do tego, i oczywiście mm, przyczyny, dla których nie doszło do tego i nie mogło tego dojść, są bardzo, bardzo smutne i tragiczne, ale tak bazując na tym scenariuszu, to mógłby nie być dobry wideo. Tak, znaczy, mógłby być fajnie kampowy dzisiaj, nie? Że, że, że masz takiego gościa, który miał taką potężną wizję. No ja rozumiem nawet, że to, 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 to miało być bardzo osobiste, ale, e, ale tak, no widać, że Magik był bardzo wczuty wówczas, jeśli chodzi o, o, o takie plany teledyskowe. No, tak, to. No. No, umówmy się, to by nie powstało niezależnie od tak od niczego, no po prostu nikt by na to nie dał kasy. Nie, tak. no jasne, a wiesz, poza tym nie można mieć talentu do wszystkiego, był zajebistym tak. raperem, tak, super tekściarzem, więc już tak. nie ma się co czepiać. Eee, utwór jedenasty, eee, i tak, to, i, to, i, to, i te trzy kawałki ostatnie, to właśnie był taki moment magika, tak, że właśnie kończy się tą super zwrotką w chwilach lodnych. potem jest ten skit, eee, gdzie on, no właśnie, czy on nawija max super hiper mega mc, czy mag super hiper mega mc, nie mam pojęcia. Zastanawiałem się nad tym, no ale jeżeli mamy g i potem s, no to tak naprawdę wychodzi na jedno, tak. on był przekminiaczem, więc może to było celowe, tak, nie? Tak, tak, ale nie, nie, nie wiem, jaka wersja jest oficjalna. No, no i właśnie te, te, te bardzo powerful e, przepraszam za makaronizm nowiny i przechodzimy do utworu 11, który e, no, bardzo zwalnia i jest takim e, mrocznym, jesiennym fragmentem tej, tej, tej płyty. Opowiada o e, chowaniu się przed światem, zatrzasięciu się w pokoju, w mieszkaniu. E, Bit e, fokusa jest taki e, bardzo niepokojący, tam gdzieś tam tak snuje się troszkę w tle i... Mm. I bardzo fajny jest ten taki rozdźwięk w tym kawałku pomiędzy tym, że oni z jednej strony mówią, że mają potrzebę chowania się przed światem, a z drugiej strony przyznają, że to takie chowanie się przed światem i siedzenie w domu i tam pisanie, pisanie tekstów i tam wiesz, patrzenie w chłodny ekran komputera, no jednak może sprawić, że, możesz, że zaczynasz mieć jakieś paranoje, tak? Że, że jednak jak siedzisz w domu i na przykład palisz dużo zioła, to jest tam taki fajny fragment ze zwrotki Fokusa. Wiesz, jak męczy myślenie o stanie rzeczy, to jest fragment wycięty, wiesz, jak to leczyć, lecz to kaleczy, raca te jak dwa ostrze mieczy. Po pierwsze to jest technicznie bardzo dobre, Super a po jest drugie to. No, jest to bardzo takie dark i, 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 i no powiem ci, że jak byłem w liceum, to to było słuchane w takich mhm. um, poważniejszych momentach życia, kiedy dostało się na przykład gałę z bioli, trzeba było poprawiać, nie? To wtedy u, nie mam mnie dla nikogo, teraz zamykam się w pokoju i będę yy, słuchał paktofoniki. Yy. Tak było. Nie mam siły nawet na to, żeby grać w Heroesy. No tak, tak, tak. tak. No to jest taki faktycznie klimat Tylko z jak wielkiej... Tylko przepraszam. Tak, tak. Jest to klimat takiej wielkiej płyty, tak, czerwone oczy, troszkę sobie przy otwartym oknie przypaliłem jest mi dosyć ciężko, gdzieś tam buczy ten pecet to taki obrazek dla, e, dla Jacka z Dzieci Neo. No, polecamy przy okazji fanpage znany i lubiany Dzieci Neo. Więc tak, rzeczywiście no to jest też ten numer z tymi e, no, zapamiętywalnymi wersami od półtora roku. Nikogo na widoku, tylko dźwięki hip-hopu na dziewiątym piętrze w bloku. Mhm. Wiadomo o jakie piętro chodzi, więc e, tutaj nie trzeba chyba zbyt wiele tłumaczyć. Jakiś taki bardzo klaustrofobiczny, e, osiedlowy, ciężki numer. Co mamy później? Indeks 12. Jestem Bogiem. Jest to dosyć popularna piosenka. Do dziś bardzo. Tak. Jest słuchana, tak? Jest, została zapamiętana przez Polaków. Jest słuchana na parafiach i tak dalej. To jest piosenka, która tak, wymyślił ją magik, znaczy wymyślił ten, 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 ten szlagwort tak, jestem jestem Bogiem. Panowie nie byli przekonani, tak? Znaczy nie to, że Rachim i Fokus tam zapierdalali do Medjugorje i na, i, i na pielgrzymki na, na Jasną Górę, ale obaj byli już chyba wtedy dale, dalece od kościoła i tak, tak, wiesz, nastoletnio, dwudziestoletnio dalecy. No ale zwłaszcza Rachim tam się obawiał, że no kurde, no, co powie mama, co powie ciocia i tak dalej, i tak dalej. No ale Magik tam się jakoś bardzo uparł, no i to jest jakaś taka, przepraszam, ale iskra Boża z jego strony, dlatego że ten numer sam w sobie, on nie jest najlepszym numerem na płycie w ogóle moim zdaniem i, i on nie jest super wybitny, tak, natomiast sama matematyka i powiązanie jej z, z, z tym, że, że to jest kawałek o tym, żeby wierzyć w siebie, to jest... To jest genialne marketingowo, nie? I wydaje mi się, że jakiejś takiej większej inby wokół tego utworu, takiej inby pod tytułem przychodzi jakiś tam senator, czy szafraniec, tak, I, i, i się dopierdala do tego, że to jest jakieś bluźnierstwo, nie było tylko dlatego, tylko jaż dlatego, tak, no, że z paktofoniką związana jest taka tragiczna historia, i po prostu być może nie wypadało robić inby wokół tego utworu, nie? Eee, bo bo, 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 bo nie, to, nie to jest istotne w kontekście paktofoniki. Niemniej tak, no, jest to. Jest to bardzo powerful numer, który ma moim zdaniem nieudaną z Rahima, a Twoim zdaniem jest odwrotnie, o ile wiem. E, tak, moim zdaniem wszystkie inne są nieudane. Rachim, zajebisty. O! Nie, absolutnie to jest, to jest zajebisty numer, ale nie zgadzamy się rzeczywiście w tym, że Ty byś to ujął i dla Ciebie to by było wtedy, tak zakładam. No, może nieperfekcyjne, tak jak powiedziałeś, nie jest to Twój ulubiony numer, ale ale to zdecydowanie wyszłoby na dobre całej kompozycji. Moim zdaniem nie, no Rahim tutaj rzeczywiście leci na, na patencie i, tym, i na tym, że rymuje słowa, które się kończą na alny, ale tutaj znowu jest kwintesencja, proszę pana, jakichś takich różnych podejść do nawijania, no bo to flow Rahima, które wtedy, tak jak słyszymy, ono się dopiero klaruje, to znaczy już słyszymy jakąś zapowiedź, ale to takie właśnie Trochę laid back, takie cedzące, zwolnione, moim zdaniem tutaj bardzo, bardzo dobrze gra i ten cały przebieg z Alny, yy, który na pewno kojarzycie który jest tam przebity tym doznaje szoków w 2000 roku. No teraz walę z głowy, to ale fajnie. to jest ekstra i właśnie ale i to jest złamanie tego patentu. On potem wraca moim zdaniem to jest bardzo fajnie, konsekwentnie jakoś tam e, nawinięte. Jak się tego tam słucha, gdy on musi jakoś tam harmonizować z podkładem, jak kończy potem wersy, to tak sobie myślę kurde, no to a propos tego jakiegoś takiego perfekcjonizmu Magika, że a to mogli powtórzyć akurat, nie? Że to by mogło mm -hmm. być bardziej no w tonacji, bo tu już się pojawiają jakieś takie harmoniczne rzeczy, ale to tak Mówię to, to jako amator, nie jako realizator, jako po prostu słuchacz. Natomiast oczywiście najlepsi są tutaj panowie. Mówisz o tym, że to nie jest twój ulubiony numer i ja chyba też bym wolał chwilę ulotne i powierzchnię tnące z innych powodów, bo to jakby zupełnie osobna sprawa. Ale jak słyszysz to otwarcie z tym, z pierdoloną schizofrenią i tak dalej, to, to wejście jest takie, że wow, nie? Że jakby tak. To są rzeczy znów niepodjebywalne i to jest dowód jakiegoś naprawdę dużego, dużego talentu. To jest jakieś po prostu niebywałe, niebywałe flow, które aż tak się nie eksponuje. W sensie to nie jest jakieś takie flow, które pokazuje, że e, patrzcie, patrzcie, mam flow, nie? Tylko te rzeczy brzmią, mm -hmm. mam wrażenie... Bardzo, bardzo naturalnie. No i tak, mówiłeś o tym, że to jest jakoś tak skierowane do wewnątrz, tak jakieś takie trochę motywacyjne, może nie coachingowe, ale jednak nakierowane mm -hmm. na własne ja, tak? Jakby w poprzek tej jakiejś naszej po prostu judeo-chrześcijańskiej opowieści, ale też w tekście Ostałowskiej, który już dzisiaj cytowaliśmy, Rahim mówił o tym, że że Magik tam, cytuję, mówił nam o boskości, jakby przenikał się z Biblią, cuda akty sakralne opanowały mu psychikę. Czyli w ten pogarszający się stan psychiczny, jakiś taki paranoiczny, o którym wiemy z różnych źródeł, też go mam wrażenie pchał w jakieś takie mistyczne historie. I tutaj wspomnienie mm. Rahima byłoby by tego dowodem, ale rzeczywiście no, przyjęło się odczytywać ten numer właśnie tak, nie? jakby licz na siebie, nie ma tutaj żadnej jakiejś po prostu boskiej siły, tak naprawdę to musi wypływać z twojego wnętrza i tak dalej, i tak dalej. Czyli znowu proste recepty, bo tutaj na poziomie filozoficznym nie ma jakichś niesamowitych przekmin. To znaczy mhm. na poziomie, nie wiem, technicznym czy na poziomie jakiegoś takiego polepienia wersów, że myślisz, o to jest pomysłowe, to owszem, nie? Ale ten, ten na takim czysto treściowym tym, no to są rozkminy faktycznie dwudziestolatków. Także no tak, jest to, jest to piękna, piękna Rzecz. Tak, tutaj też ujawnia się jakaś taka trochę czasami bolączka tej płyty, mianowicie, no i w ogóle bolączka polskiego rapu tamtych czasów, że teksty są tak, są bardzo silnie skojarzeniowe, tak, że czasami jest tak, że raper wychodzi od jakiejś myśli, która jest interesująca i potem gdzieś tam sobie krąży, tak, i czasami to się kończy fajnie, jak na przykład, nie wiem, Focus tam jest, jest taki abstrakcyjny moment, że i rzucam tym, a to jak kauczuk, czysta technika żadnego fałszu, niuanse, mhm. sensacyjne seanse, w sensie sens jest jedynym awansem, nie, Spokojnie. nie? E i nie, nie musisz jakby konsekwencje prowadzić zwrotki zawsze. Tak? To nie jest płyta łony, tak? który potrafił skupić się na temacie i na zadany temat robił, rob, robił tekst. Nie, tutaj rzeczywiście oni potrafili, potrafili płynąć, ale czasami, właśnie tutaj, przykład z fotki Rahima jest dla mnie taki. Tutaj ona trochę cierpi na, na, na tym tle, no bo te skojarzenia nie są specjalnie, specjalnie pociągające dla mnie. No, dla 36-letniego mnie nie są tak, <laughs> specjalnie pociągające rozkwink 20-latka. Tak, ale przy okazji jeszcze tej Rahim brzmi tak jak wielokrotnie brzmi na tej płycie, tak jak mówisz, to flow się dopiero formułowało, tak troszkę anemicznie, tak cicho, on miał coś z emisją głosu, chyba, chyba nie okej. Okay. jeszcze musiał to, to dopracować, no i, no i ta zwrotka właśnie mi się kojarzy z jakimś takim smędzeniem takim, A no, ale rozumiem, że rozumiem, dlaczego ci po się tak. podoba tak. właśnie podoba to, no bo ona, jakby I... wiesz, no, kontrastuje I... po prostu. Jest ten, jest ten potężny fokus z tym hip-hop, to mój sensej, jest magik, który jest magikiem, nie? Tak. I masz tego takiego, może trochę przymulacza, ale, ale mi to robi więcej kolorów w tym numerze. No? Znaczy, ze wszystkich trzech koleści z paktofoniką, mówmy się. Ja bym się najchętniej, jeśli miałbym się zaprzyjaźnić z którymś z nich, to najchętniej bym się zaprzyjaźnił z Rahimem, tak? To jest taki, wydaje się, że to jest po prostu spokoziomek, tak i, i tyle, nie? Że, 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 że magik jest, jest trochę dziwny, jest taki odklejony, że fokus jest taki bardzo taki Arogancki, no ale wiesz, ma powody, żeby być arogancki, bo jest zajebisty, tak? A Rachim jest takim, takim zwykłym ziomkiem, tak? No ale na tle kolegów wiesz. Tak, ja, ja mam w bliskim otoczeniu osoby, które mają z nimi wspólnych znajomych. Nie ziomkują się z nimi, tak. ale mają wspólnych znajomych i zdarzyło im się być e, na jakiejś tam imprezie czy dwóch wspólnie. I mm -hmm. z tego, co słyszałem, bo oczywiście, że byłem ciekaw, myślę, że dobrze byś wybrał. Tak. <laughs> myślę, że nie, też... myślę, że nie jesteś zdziwiony. <laughs> te, te, też to słyszałem swoją drogą, też mam takich znajomych, którzy tam znają to, 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 to towarzystwo. Trzeba też powiedzieć, że w tym tekście jest fragment, który potem latał bardzo mocno, o ile pamiętam, po statusa gadu, gadu czyli Wie, wiesz co mnie boli wiesz co uh -huh. mnie boli, że w głowach się pierdoli. No, wiesz, klasyczek, no. no, ale e, jedna pierdolona schizofrenia, to też jest absolutny klasyk. E, numer był singlowy, był największym hitem Paktofoniki przez e, znaczy być może jest największym w ogóle w historii paktofoniki. Większym niż chwilę ulotna. Rahim tutaj publicznie dziękował Pawłowi Sicie z radiostacji, który tam podobno bardzo mocno ten, ten numer promował. A potem Paweł Sito w ogóle chyba był fanem po prostu kupaków, no bo jak założyli nowy skład Pokahontas, to singiel Wstrząs dla mas, który tam wyszedł parę lat później, też był promowany bardzo mocno w Forfan TV, więc, więc Paweł Sito ma tu jakieś duże zasługi, jeśli chodzi o promocję tej jeśli chodzi o promocję tej płyty. Nawet puszczał tę piosenkę w radiostacji z tym z tą końcówką, z wysamplowanymi trzema słowami dojca ojca prowadzącego, mm -hmm. znaczy z, z tym księdzem, który tam się, który tam, e, ripostuje gościa, który Postanowił zadzwonić do Radia Maryja i powiedzieć chuj ci w dupę. To są cztery słowa moim zdaniem, w ogóle zawsze mnie to męczyło, są cztery słowa, źle to zaplanowałeś gościu, już się przygotuj się. To, to prawda, się, nie? Po, pierwsze, po pierwsze jestem scenie ale podoba mi się nazywanie ripostą odpowiedź, że o no, to gość mówi chuj ci w dupę, o no, to bardzo ładnie się pan przedstawił. Tak, no po prostu go zaorali się wzajemnie, tak, no po prostu przeciągali się jak... Gnój po polu, obaj. E, co mamy dalej? E, numer 13. Lepiej być nie może. No tak, to nie jest jakiś super dobrze pamiętany e, numer z tej płyty, mam wrażenie. A jest spoko. Ja w, właściwie w ogóle o nim nie pamiętałem. Dopóki nie posłuchałem sobie wczoraj e, całości, to, to nie miałem tego zupełnie, zupełnie w głowie. No i taki numer właśnie... Troszkę leniwy, chillowy, troszkę jakiś taki, o, znowu marzycielski. Tutaj jest to postawione w jeszcze inny sposób, ale znowu mamy jakąś dwuznaczność. to Znaczy, tak, jakieś takie po prostu bajania o, o nie wiem, o luksusie, o bogactwie i tak dalej. Ja to wszystko jest oparte na jakimś takim koncepcie, że oni tam się próbują dodzwonić do wydawcy, tak? I to próbują się dodzwonić bezskutecznie, więc faktycznie tak, kiedyś to tego, ale teraz y, Gustaw ma nas w piździe zupełnie, nie? to jest, to jest spoko koncept. Tak, to jest bardzo fajny kawałek, też o nim nie pamiętam z reguły, tak? Jak, jak mówi się o kinematografii, to nie mówi się o nim, ale, ale jak fokus wjeżdża z Mam życie Kolorowe jak w Technikolorze, to to jest super fragment. Rahim tutaj na moim zdaniem, najbardziej udaną swoją zwrotkę na kinematografii, Jestem taki fragmencik, który chętnie powtarzała publiczność za nim podczas koncertów, że kobieta kocha mnie bezgranicznie i fizycznie i platonicznie. I spoko, spoko, spoko. Nie w sensie. I proste, ale, 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 ale wiem, co to za petendzik. Anyway, a propos kobiet, <laughs> przejdźmy do kolejnego utworu. No i powiem tak, jeśli gdyby i, i ten, i to nie my, tak? Utwory, na które narzekaliśmy obaj jakoś tam, to są takie rzeczy, które na przykład ja skipowałem i skipuję do dzisiaj na tej płycie. Tak rób co chcesz, to jest trzeci utwór, który skipuję, ale z innych powodów, bo on jest technicznie, on jest spoko utworem, tak? Jest dobrze zarapowany, tak, bit jest spoko i tak dalej i tak dalej. Ale to jest najbardziej ohydny fragment tej płyty, taki oślizgły, taki, że wiem, że oczywiście to spojrzenie mi się urodziło dopiero w ostatnich latach. To nie jest tak, że zawsze uważałem, że on jest obrzydliwy. W liceum go słuchałem i był w ogóle, wiesz, zupełnie nie miałem z nim problemu, ale, ale, ale dzisiaj nie potrafię go słuchać. Mowa tutaj o utworze Rób co chcesz, który rozpoczyna się. I też tam przewija się w jego trakcie kilka fragmentów prywatnej rozmowy Fokusa z dziewczyną, która z którą chyba tam nie spotykali się, czy coś, mm -hmm. nieznany nie, nie jest ten kontekst, e, i która tam na imprezie chyba m, pozwalała się obmacywać, czy coś tam, no nie wiem, jakieś tam takie historie nastoletnie, tak? E, I e, Fokus w ogóle totalnie się nadją zdęca w ogóle podczas tej rozmowy, tak? Ona, b, wiesz, prosi, żeby błagała go o przebaczenie, nazywa ją szmatą i tak dalej, i tak dalej. No, taka inceliada w ogóle na pełnej. I to jest jednocześnie potworne, no bo wyobraź sobie, że ktoś na wiesz, bardzo znanej płycie, kultowej płycie umieszcza bez twojej wiedzy i zgody, fragment prywatnej rozmowy z tobą, w której też w rozmowie wychodzisz no nawet, wiesz, bardzo źle wypadasz w tej rozmowie powiedzmy, tak. Po drugie, to jest żałosne, bo no bo sorry, Fokus to nagrał prawie na pewno nagrał to z przyczajki. No, na pewno. I, no. I to jest po prostu i to jest po prostu nagrane z zapazuchy i wrzucone tchórzliwie na płytę. I mega cringe'owe, no bo to jest jednak w, sytuacja, w której Słuchasz, przysłuchujesz się czyjejś prywatnej rozmowie. Ochydny fragment płyty, który, którego mówię. No nie mogę słuchać, niezależnie od poziomu zwrotek, tak i tak, dalej, tak, i tak dalej. Tak, tak, tak. No z tego, co wiemy, i to jest wiedza z tekstu wspomnianego już parę razy, z tekstu Ostałowskiej, a no fokus tego pożałował szybko. To znaczy, nie chodzi o to, że ta dziewczyna się zemściła. No nie wiemy niczego na ten temat, ale mówił o tym, że pojechaliśmy hardcore ale myślę do dziś, jakie chójstwo jej zrobiłem codziennie. No to dobrze, że ta refleksja przyszła dosyć późno, ale też Rahim wspominał w tym samym tekście, że. No, te fragmenty nagrane gdzieś z przyczajki, że one były po prostu już dokooptowane do gotowego kawałka, no, mniej więcej gotowego. Mm -hmm. to wca wcale nie jest tak, że no, od tego się zaczęło, tam dziewczyna w cudzysłowie zdradziła Fokusa i on obrażony i tak dalej, dawajcie, napiszemy taki numer. Więc nie było to absolutnie tutaj e, potrzebne. Ale mimo to Fokus w tym numerze jedzie właśnie w ten sposób. To znaczy ta jego postawa jest bardzo, bardzo spójna, jeżeli chodzi o to nagranie, w którym się znęca, idiotycznie zachowuje i gada jakieś takie po prostu komunały, wyższym się różni prawdziwa kobieta od szmaty. To jest taki tak, da, tak, tak. bardzo popularny. O, jaki dobra impersonacja Fokusa? <laughs> tak, tak. Ja, jeszcze, ja na jakichś takich imprezach, że tam jakiś Paweł ma urodziny szóste i tak dalej, to ja. <laughs> za 60 zł za godzinę przez Powiesz <laughs> tak, tylko że wiesz, zaczynam 17 razy, bo się wypierdalam po drodze. E, więc poczekajcie, jeszcze ten. E, Paweł, poczekaj, jeszcze raz. E, więc, y, więc no to jest tak, to jest bardzo spójne, że mamy do czynienia jednak no, z mocnym knurem. Tutaj się też pojawiają jakieś takie rzeczy, no chwalimy tego fokusa za teksty, no ma tutaj masę jakichś świetnych momentów, ale coś tam, owszem, właśnie dałeś zgwałcić się kobrze, że tak, wow, no wiemy, a że jest po prostu no jakaś taka e, powiedzmy fałszywa, no, nie wiem, co z kobrami jest tak naprawdę. I to tak leci. Zadowolona będzie suka skuta kajdankami. Sorry, od razu tutaj content warning. Dopiero hetero, ja ona bi, więc dami z koleżankami nie mam wyboru. Myśli się jajami, wtedy nie, to jakiś tam. A jej dziurkę ciurkiem wytrychami, i śluzem upaćkami. Szlusarze jak pojebani. Jest to ohydne, w sensie gdyby. Jest to ohydne tak moralnie, oczywiście tak. z tym fragmentem, który gdzieś tam, się, gdzieś tam się pojawia. Ale gdyby nie ten fragment, to wciąż by było. Ochydne i ten numer tak technicznie on jest ok, nie? Tylko on jest jakiś taki, mam wrażenie, nieczytelny. Magik trochę narzeka na to, że tam, nie wiem, ludzie są nieuczciwi czy coś w guście. To nie jest jakaś taka nawijka, że szmaty są nieuczciwe coś tam, coś tam, mm -hmm. ale, ale fokus wjeżdża tylko i wyłącznie z tym, nie? Bo, bo nawija osukach, o sukach o śluzie i, i, i ślusarzach, więc ten kawałek właśnie poza tym takim etycznym aspektem, czy troszkę moim zdaniem, treściowo rozlatuje, nie? A z tym nagraniem, no to, to jest oczywiście jasna sprawa, że mogłoby go nie być. Mogłoby go nie być. Ciekaw jestem, czy na przykład panowie nie chcieli po prostu wyciąć tego fragmentu z remasteru płyty, mm -hmm. który wyszedł tam 20 lat później. Ja rozumiem. Yy, tak, yy, wątpliwości ludzi dotyczące tego, na przykład, czy nie wiem, czy wycinać jakieś s, fragmenty, sceny z filmów, które dziś mogą być uznane za rasistowskie, czy, a, a kiedyś nie były. Tak? Jakby ta cała dyskusja dotycząca tego, czy tekst kultury powinien być całością, którą czytamy po iluś latach i jesteśmy w stanie zobaczyć, jak to było, czy powinniśmy zabezpieczać tekst kultury, no ona jest bardzo interesująca. Natomiast tutaj, oprócz tej, 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 tej etyczności, nieetyczności, oprócz tego, że panowie są knurami i tam yy, i sobie seksistowsko jadą, to chodzi jeszcze po prostu o etyczność tego wszystkiego. Znaczy. Ta osoba to pewnie gdzieś tam jest sobie, no nie? I żyje. I, i cały czas fragmenty rozmowy, w których ona jest rozryczana, z, mm -hmm. rozkisteryzowana, one tam są na tej płycie. I ciekaw jestem właśnie, czy, 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 no nie wiem. Mówię przynajmniej na podstawie tego remasteru, który słuchałem ze Spotify'a. Nie wiem, może w jakimś nowym wydaniu gdzieś to było wycięte, ale nie wydaje mi się, no nie wiem. To jest, to jest coś potwornego. Jeśli chodzi o. o, o Podejście chłopaków do, 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 do kobiet, no to bardzo znamienny tu jest taki fragment biografii Rachima, który też jest w kontekście tego kawałka, jakoś tam, no nie? E, osadzony. Mianowicie jest tutaj zacytowany fragment rozmowy pomiędzy Rahimem i Magikiem. I Magik mówi tutaj tak, Rahim, musisz mi coś powiedzieć. Jasne, stary, co tylko chcesz. I Magik mówi tak, w kawałku rób co chcesz, masz zwrotkę o swojej byłej dziewczynie, tak? Masz kontakt z tą dziewczyną? Zapytał mnie, a mnie zatkało. Nie wiedziałem, do czego zmierza. No w sumie mam, przyznałem. Ale jesteście razem? Nie, stary, jasne, że nie. To się skończyło. Zdradziła mnie. Koniec. Tutaj pisze Rahim, to mu się nie spodobało. To dlaczego utrzymujesz z nią kontakt? W jego słowach wyczułem gniew. Jaki kontakt z nią utrzymujesz? No normalny, międzyludzki. Czasami rozmawiamy i tyle. Byliśmy razem kilka lat. Jakby mi kogoś zabiła z rodziny, to pewnie bym ją znienawidził, ale no wiesz, nie będę udawał, że, się, że jej nie znam. Wtedy wybuchnął i chlusnął we mnie wodą. Nazwał mnie hipokrytą, stwierdził, że pisze do niej, o niej zwrotki na drogę całą. No to tak, bo tam jest e, zwrotka jeszcze Rahima, też jest o kobietach, tak? E, cytuję dalej Rahima. Stwierdził, że pisze o niej zwrotki na drogę całą, a mimo to nadal, nadal z nią rozmawiam. W mojej głowie zapaliło się czerwone światło. Dostałem szału, myślałem, że dojdzie do rękoczynów, kazałem mu wypierdalać. Zawsze potrafiłem zachować dziwną krew, ale tamtego dnia pierwszy raz znalazłem się na krawędzi. No i tam była jakaś kłótnia między nimi. Zespół, tam był bliski w ogóle jakiś tam rozpadu, tak. no, W ogóle tam magik lubił robić jakieś takie akcje, podobno, że tam mhm. wychodził, wracał, wkurwiał się i tak dalej. No ale no właśnie to też pokazuje, gdzie mentalnie był magik, no był, tam, gdzie byli. Niemal wszyscy 20-letni chłopcy tam w tamtych czasach, tak? No I. i, i... <śleskuj> No jest to trudny dla mnie fragment rzeczywiście, bo płyta jest istotna dla mnie, a z drugiej strony czasami jest tak, że masz tekst z kultury, w którym po latach widzisz, że coś mocno nie gra i nie powinno się w ogóle tam starać. Tak, 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 tak. to nie jest coś, co jakoś wzrusza specjalnie, czy budzi jakieś ciepłe uczucia inaczej jest w przypadku utworu 15 przejście w moich kręgach to jest solówka Rahima wspominałeś o tym że każdy ma tutaj ten swój solowy moment no i jaka to jest solówka to oczywiście jest numer bez którego ta płyta by przeżyła ale też nie jest to jakiś zły numer no tutaj leci to na bicie zdaje się Rahima takim właśnie gitarowym, tam gdzieś jakieś takie plumknięcia w tle ale Disintegration tak już się momentami pojawiają, a cała nawika jest o tym właśnie, że, no, że ekipa się rozpadła, tak, że każdy poszedł w swoją stronę, no jakaś taka, jakaś, jeden z jakichś takich kanonicznych powiedzmy tematów, jeżeli chodzi o, o o rapsy, ale jest to nawijane z perspektywy osoby, która no właśnie tę historię jakąś taką przyjaźni ma prawdopodobnie dosyć dosyć krótką ale jak sam zwróciłeś tutaj uwagę no inaczej troszeczkę postrzegamy czas w tym wieku i Coś, co się działo cztery lata wcześniej, to już są jakieś takie kompletne, kompletne epoki. Więc jest to kategoria nie boli, jest to kategoria nie wrócę nigdy więcej, nie ma wstydu, ale od taki kawałek. E, no i potak kończy się mm, kawałkiem 2 kilo, numerem nagranym. No, tego nie rozumiem. Tak, numer kompletu. nagrany. Znaczy, rozumiem, że to po prostu był jakiś tam fajny wyjazd do Niemiec, sobie chłopaki skodowali do jakichś no. ziomków z e, miejscowości Witten. E, no I tam nawijają oni i te ziomki z Niemiec, tam próbowałem się orientować, czy któryś z nich zrobił karierę, nie znalazłem chyba jakichś tam śladów dużej kariery, tak, ten wyjazd jest wspominany też w książce Rahima, było fajnie, chyba zagrali tam jakiś koncert i tyle, ale nie wiem, po co jest ten numer na tej płycie, chyba jako bonus track powinien być chyba oznaczony, no bo totalnie powinna się ta płyta zakończyć w moich kręgach, nie? Ee, i dalej jest jeszcze Hidden Track, czyli zremiksowane Ja To Ja i to tak zremiksowane e, pomrocznemu, tak? W sensie to jest zdecydowanie bardziej mm -hmm. paktofonikowy numer bez gudka w ogóle, tak? I, i tylko z takim echem Ja To Ja e, siekniętym z wokalu Magika. Bodajże, nie pamiętam, już tak mi się wydaje. Eee, I na końcu są jeszcze blupersy, eee, Czyli tam. Co całkiem zabawne, tak, widać, że, że, że to, nie, to też nie, na nie jest tak, że mimo że fokus brzmi, jakby to wszystko przychodziło mu z bardzo dużą łatwością, to widać, że nie, że tam czasami oddechowo się kończy, że, 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 że musi próbować po ileś razy i tak dalej, więc e, to jest jakiś taki zawsze lubiłem te blupersy na końcu. Zresztą na drugiej posie paktofoniki też tak, będą. Tak, to jest fajna sprawa, zresztą o ile dobrze pamiętam, to sporo jakichś takich wyjebek, wpadek, fokus ma właśnie wrób, co chcesz. Więc <laughs> może gdzieś tam po prostu z tyłu głowy, może sumienie coś podpowiadało, że wiesz co, nie, może zapomnijcie o tym numerze, ale, ale nie sądzę, nie sądzę. Potem być może poszedł porozum do głowy, albo nie, to są jego prywatne sprawy. No i co, mamy kinematografię, która, no właśnie, nie wiem czy tutaj to dostatecznie wybrzmiało, ale tak, mówiliśmy troszkę o tym, że wyprzedzała swoje czasy miejscami bardzo, bardzo mocno. Jak się pomyśli o Jakiejś takiej powiedzmy hip-hopowej średniej formy w tamtych czasach, no to mamy tutaj do czynienia z czymś powyżej. To, to tak trochę a propos tej dyskusji, czy to faktycznie jest taka ważna płyta, czy to naprawdę było takie wyjątkowe? No tak, jeżeli chodzi mhm. o, o Magika i Fokusa, to na pewno Rahim moim zdaniem już gdzieś tam pod względem stylu e, się wyróżniał, wyróżniał, ale jeszcze to nie było powiedzmy, że do końca, do końca. Dopieczone, no w wiadomo, że robi rozmaite cuda. No i też właśnie ten taki wątek, o którym wspominaliśmy, regeragowy, który no pewnie, że dzisiaj się kojarzy z czymś oczywistym, jeżeli chodzi o polski hip-hop. Już rapowe ziarno było tutaj wspominane, albo mm. to jest taki przykład najbardziej, powiedzmy, przebojowy, czy jakieś tam, wiesz, raptowne realia, jakieś takie wspólne kolabo e, ragowe, ale, ale oczywiście, ale wtedy to wspaniałe okulary <śpaniały> przeciwsłoneczne, ale wtedy to nie było, nie było takie oczywiste, więc możemy się zastanawiać nad tym wpływem paktofoniki na, na polski hip-hop i można by założyć, wiadomo, że to nie jest polski wynalazek, żeby do, do rapsów wrzucać tego typu wątki muzyczne, ale wydaje mi się, że to pchnęło ten wątek mocno i że on się stanie popularny tam parę lat później, między innymi dzięki, dzięki kinematografii. Więc jest to na pewno jedna, no zasług lub nie, możemy to nazywać jak chcemy, ale na pewno jest to jeden z przykładów tego wpływu na to, co się będzie u nas działo potem. Tak, tak, no, to, to jest ten, ten wątek jamański powiedzmy, on się jakoś tam wiąże ze, ze śląskością tego wszystkiego, no bo jakoś tak było, że, że, że scena rapowa śląska bardzo chętnie sięgała po jakieś regowe, ragowe, ragowe rzeczy tam. No właśnie można wymienić Abradaba, Gutek tam też był kolegą ich z, z, z liceum bodajże. No ale nie wiem, no on jest z rybnika, tak? Bastaypan pochodzi z Dąbrowy górniczej, nie? Więc to, to wszystko jakoś tam się tam się kisiło. Mm. No i w ogóle ta scena rapowa była interesująca. E Szkoda, że niektóre osoby, w tym na przykład fokus tak niewiele wyciągnęły ze swojej kariery. Znaczy, wydaje mi się, że fokus to jest przykład gościa, który wyciągnął zbyt mało jak na swoje możliwości i to może wynikać z tego, chyba to wspominał o tym Kajetan Szewczyk w podcaście, który, który o polskim hip-hopie, który prowadził wspólnie z Marcinem Flintem, że to był gość, który miał przez jakiś czas jakieś takie, takie podejście, że e, wyjebane w sumie, że e, może tu się dogram, może się nie dogram, tak, może nagram, płytę, może nie nagram, nie nagram płyty, tak, a jak już nagrał tę swoją płytę, solową, to ona była bardzo nieudana, tak, no i taka, taka jakaś dziwna, leniwa i tak dalej, nie? E, więc wydaje mi się, że fokus wyciągnął z tej kariery zdecydowanie mm, za mało, a z kolei Rachiem wyciągnął więcej niż się wydawało na podstawie kinematografii, tak? Znaczy, mm -hmm. właśnie tak jak mówiliśmy, założył wydawnictwo, e, stał się świetnym raperem momentami, tak? Polecam jego zwrotki z kawałka 404 nagranego wspólnie z Fokusem i z chłopakami z Kalibra 44, tak? mm -hmm. no, przepaść pomiędzy tym, co nagrywał w 2000 roku i, i kilkanaście lat później, jest absolutnie kolosalna. tak, więc, więc tak, no ale to porozmawiamy o słoniu w pokoju. Znaczy, wspominaliśmy o tym wielokrotnie, no ale to jest istotny wątek i nie da się go nie należy go nawet pomijać tak naprawdę w kontekście kinematografii, e, mianowicie o śmierci Magika, który, tak jak powiedzieliśmy, e, wyskoczył z tego dziewiątego piętra w bloku, o którym, e, o którym nawijał w kawałku Nie Mam Nie dla Nikogo, osiem dni po premierze płyty, 26 grudnia roku 2020. Dziękuję. Nie da się dociec, jaka była stuprocentowa przyczyna. Wydaje mi się, że tutaj najłatwiej byłoby chyba oddać głos Rahimowi, który najprawdopodobniej wiedział najwięcej. On i Fokus, no i pewnie rodzina magika z tego, co się działo w jego życiu prywatnym wtedy, nie? Tak, no wspominał o tym Rahim już w 2001 roku w Marsu, w wywiadzie dla Onetu. Tam oczywiście pojawiają się rozmaite pytania dotyczące tego, czy coś wskazywało na to, że wydarzy się tragedia. Rahim mówił o tym, że nikt tego nie przewidział, że co prawda tam kilka dni wcześniej miałaby. Być impreza, na którą Magik nie dojechał, powiedział, że, że nie ma ochoty, czy coś w tym guście, i że to mogło wskazywać na zły stan psychiczny, ale to, to tyle. No i tutaj pojawia się pytanie, a czy Magik nie miał problemów z psychiką już od pierwszej płyty kalibra 44, gdzie napisał plus i minus, numer, w cudzysłowie, numer, numer nawiązujący numer. do jego ewentualnego zarażenia wirusem HIV. I Rahim odpowiada, podejrzewam, że nie. Historia zaczęła się w inny sposób, i tutaj właśnie mówiliśmy o tym, że wątek WKU jeszcze wróci. Mówi Rahim, Magik należał do osób, które bardzo dużo myślą o życiu. To po pierwsze. Po drugie, nałożyła się na to sprawa dotycząca jego powołań przez Wojskową Komisję Uzupełnień. Miał już wtedy żonę i dziecko, a ponadto był to okres, gdy wreszcie chcieliśmy nagrać krążek. I Magik zaczął tak kombinować, że sobie zszargał psychikę. Obrał taktykę udawania osoby kompletnie niepoczytalnej. Dwa razy go odraczali, ale tylko na rok. No i tutaj odpowiedź, więc sprawa ciągnęła się miesiącami. I Rahim, to wmawianie sobie, że ma świra, że nic mu nie wychodzi, doprowadziło do tego, iż przemęczył organizm. Gdzieś podświadczony. Wiadomości zakodował sobie, że jest źle i to doprowadziło do osłabienia psychiki. Powiedział mi kiedyś, Rahim, wiesz co? Przez to WKU pojebało mi się. To, co kiedyś sobie wmawiałem, żeby tylko grać niepoczytalnego przed komisją, teraz mną zawładnęło. Czuję, że kompletnie świruje. No i tutaj jest pytanie, czy żaden z lekarzy badających go w WKU nie zauważył, że jest z nim coś nie tak. Rahim odpowiada, że, że niestety nie. No zdziwiłbym się, gdyby lekarze z tak. WKU cokolwiek zauważyli, to tak na marginesie. I we wspomnianej tutaj autobiografii Rahim dodał jeszcze, że magik tutaj cytuję, wpadł na pomysł, że idąc na wstawkę do WKU, bo trzeba było się wstawić, gdzie określano kategorię wojskową, będzie udawał cipuna. Zarwał noc, palił jointy, grał na komputerze, żeby mieć jak najbardziej czerwone oczy, a później poszedł i stawił się przed komisją po drodze cały czas wmawiając sobie, że jest nieudacznikiem i zerem. A wszystko po to, żeby ich oszukać. I co? Dostał kategorię B6 i odroczenie na pół roku, a to oznaczało powtórkę, więc ta sprawa się e, bardzo, bardzo mocno. No, ciągnęła, no Rahim wspominał też o tym, że no tutaj w okolicach tych świąt Bożego Narodzenia 2000, no inne rzeczy też się wydarzyły. Okradziono hurtownię, w której pracował Magik, to tak a propos tego wątku ekonomicznego, tak, i w jakiej sytuacji był raper, który już wydał cenione płyty. Okradziono hurtownię, Magik nie miał kasy na prezent dla syna, dla swojego synka, tak, malutkiego wtedy i wszystko to sobie połączył, podszedł do tego jakoś bardzo, no tak mówi o tym Rahim, Także dla niektórych to po prostu kwestia honoru i zasad, bo dorosły facet powinien dawać radę i te wszystkie doświadczenia skumulowane mogły mieć, no na pewno nie jedyny wpływ, ale silny wpływ na to, co się wydarzyło. Tak, no ja muszę powiedzieć, że to akurat mocno filuję z sytuacją magika z okolic roku 2000. Nie wiem, czy się załapałeś na pobór zasadniczy? Chyba już nie, nie? Czy jeszcze tak. Załapałem się okay. jeszcze na wokoło. Ja no. Nie, się załapałem do tego stopnia, że, że, że był taki moment, kiedy, kiedy kombinowałem, co mam zrobić, bo bardzo mi mocno groziło wojsko i, bo coś tam. Mi nie pykło na studiach, olałem sprawę, potem się okazało, że ups, jak mi wypiszą z, z listy studentów, to będzie bardzo kiepsko. Szło się wtedy na 9 miesięcy do wojska, słyszało się bardzo dużo e, opowieści o tym, że, że, że wciąż istniała wtedy fala, chociaż podobno ogarnięto sprawę już po w, w latach zerowych, no to wciąż jednak szło się z różnymi ananasami, prawda, do, 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 do wojska i no był Zwyczajny strach przed tym, że co się stanie. A jeszcze wyobraź sobie gościa, który jest tak wrażliwy i przejmuje się wszystkim, jak, jak magik. To wynika z opowieści o magiku, tak? Że jakby trafił między jakichś po prostu ziomeczków, którzy w ogóle nie byliby w stanie tego uszanować. No więc tak, no, wojskowa komisja uzupełnień potrafiła uprzykrzać życie, dokuczać nam, jak tutaj. Ten, parafrazując Peje. I, i, I faktycznie to nie było zbyt wesołe. No, jest wiele innych wątków, tak? Można sobie poskładać jakieś takie puzzle. Z, z różnych innych prawda, relacji dotyczących magika. Osoby z jego otoczenia, Sławek Pieczak i Kazik Saszewski e, mówili, że znaczy sugerowali, że to chodziło o narkotyki. Kazik nawet wskazywał na bielsze substancje, tak? E, też mówił o tym wujek Samozło całkiem niedawno w jakimś wywiadzie, że e, tam między innymi wyciągając wnioski na podstawie wyglądu magika z ostatnich lat, że tam miało podkrążone oczy i tak dalej. No ale tutaj wydaje mi się, że no, powiem tak, rozmawialiśmy z Abradabem po pierwsze, i on powiedział, że za czasów kalibra no była jakaś, obecna jakaś krajowa, ale że generalnie nie było nie, nie, moż nie, nie można byłoby powiedzieć, że magik przesadzał z czymkolwiek, czy cokolwiek, także że, że, że to, to było raczej marihuanowe towarzystwo. Rahim w swojej książce mówi wprost, że, że, że wkurzały go te plotki o narkotykach dlatego, że, e, że, że magik nie był absolutnie od nich uzależniony i, e, i, i że to, to absolutnie nie można powiedzieć, że to one namieszały mu w głowie, e, że oczywiście byli marihuanowi, ale co więcej, niedługo przed wydaniem płyty e, na jakiś czas odpuścili z marihuaną. E, dodatkowo jeszcze tam te, te, te opowieści wujka samozłosą są o tyle dziwne, że on tam gada jakieś bzdety o tym, że zauważył, że płyta mu nie szła, władował w nią dużo pieniędzy i teraz e, nie miał z czego żyć, więc to wszystko się nałożyło. Ja nie wiem, no Parę dni po premierze płyty nie, nie no ma opcji chuje. w ogóle. No co, co? Ty? Ty? On nawet nie wiedział, Jeszcze Że t... święta były po drodze, wiesz. wie, że pójść do, do, do miejscowego empiku i zapytać, jak płyta idzie i to, i to tyle, nie? Jak tam miał żonka, który pracuje tam, a nie wiesz, stwierdzać jak płyta, jak, jak płyta schodzi w, wiesz, ogólnopolsko, więc wujek samo zło, można powiedzieć jak zwykle pierdoli głupoty. Mhm. Eee... No, Max Segielski też wspominał, że kiedyś spotkał magika w centrum Warszawy, już po tym jak odszedł z kalibra 44. No i wyglądał niepokojąco, był taki nakręcony, niezdrowo i tak dalej. Ale czy to wskazuje na, na, na uzależnienie od ciężkich narkotyków, twardych narkotyków, przepraszam, jak to się mówi? E, chyba nie. No. Po prostu nie dojdziemy do tego. No. Ta wersja Rahima po prostu wydaje się być bardzo wewnętrznie spójna i też pochodzi od, od, od osoby, która była w jego otoczeniu. A jeśli jest tak, że że rzeczywiście tam były grane jakieś mocniejsze środki, to, to też rozumiem to, że po prostu byli koledzy go, no, nie mówią o tym i, i chcą, żeby te wspomnienia były możliwie najlepsze i żeby może, starają się ukrócać powiedzmy te, 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 te plotki o, o uzależnieniu od amfetaminy na przykład, nie? Tak, tak, no składało się prawdopodobnie duże rzeczy. No, myślę, że nikt kto ma po prostu malutkie dziecko i żonę bez żadnych problemów nie wyskakuje z dziewiątego piętra w bloku, więc y, możemy się domyślać, że były to jakieś poważne problemy, poważne zaburzenia. Ciekawy jest ten wątek z jakimś takim w cudzysłowie wmówieniem sobie zaburzeń czy choroby psychicznej. To, czyli ta wersja, którą podaje mm. Rahim. I myślę, że tego typu rzeczy, jeżeli ma się jakieś predyspozycje, są możliwe, ale no to mówię jako e, totalny, totalny e, laik. E, no i co się działo później już po tej tragedii? No bo oczywiście, że pojawia się pytanie, co robimy ze składem, tak? no To jest bardzo, bardzo nietypowa sytuacja. Mhm. Kilka dni po premierze debiutu po prostu do, główna postać e, po prostu umiera no i były rozmaite jakieś takie wątki oczywiście pojawiły się też tarcia między paktofoniką, no tak wciąż powiedzmy, że istniejącą paktofoniką a, a dziennikarzami tutaj w reportażu o Stałowskiej czytaliśmy, że niedługo po śmierci Magika warszawska dziennikarka robiła wywiad z Rahimem i Fokusem ustawiła kamerę pod mostem Grota spytała jak teraz płyta się sprzedaje, bo śmierć podobno dobrze robi na promocję Fokus rzucił się na nią z pięściami, Robak go powstrzymał no, nie żebym tam popierał rzucanie się z pięściami na dziennikarki czy dziennikarzy ale tego typu pytania nie Może solidnie wkurwić i jest delikatnie mówiąc nie na miejscu. Wiadomo, że Anna Popek w 2011 w pytaniu na śniadanie też błysnęła, pytając tutaj Fukusa i Rahima, dlaczego Magik w ogóle zginął, dlaczego on popełnił samobójstwo, rozmawialiście z nim o tym. No i tutaj oczywiście pojawiła się odpowiedź, że no nie, nie mieliśmy okazji. Odpowiedź jest ironiczna, a samo pytanie jest po prostu źle sformułowane. Mhm. Tutaj trzeba oddać, że Anna Popek nie miała na myśli tego, czy rozmawiali z Magikiem po tym, jak zmarł. Natomiast no też to pokazuje, że no, granie, granie, tym tematem było bardzo mocne, a to było jeszcze przed premierą filmu. Jesteś Bogiem, chociaż ten film wtedy już powstawał, tak? No, było rok przed premierą, powiedzmy. No i masa jakichś takich wątków się składała, ale wracając do tych lat zerowych pojawiło się pytanie, co dalej robić. Mamy wywiad z Rahimem z książki To nie jest hip-hop rozmowy, tom trzeci. Rahim mówił o tym, że byli absolutnie pogubieni, no, można się domyślać, ale że pojawiła się jakaś taka propozycja marcowego koncertu, czyli jakieś tam powiedzmy trzy miesiące, niecałe trzy miesiące po śmierci Magika. To miał być koncert w Katowicach w metalowym klubie Klimaty. Mieli grać przed Fiszem. Okazało się, że grają po nim, czyli ten Fisz jest no, de facto supportem, no, ale Przede wszystkim zdecydowali, że partie magika zostaną otworzone staśmy. no i zobaczyli, co się dzieje w klubie. Ten klub był ponoć szczelnie nabity. Tutaj streszczam jego opowieść z tejże książki wspomnianej. Klub był szczelnie nabity, a ludzie po prostu, no, nawijali każdy wers, każde słowo, które znali z kinematografii. Nawijali tutaj za magika, który leciał z taśmy, i to był jakiś taki moment przełomowy, i wtedy panowie stwierdzili, że muszą to zrobić. I to wydaje mi się dosyć wiarygodne, że oni uznali, że to nie jest wiezienie się po prostu. Na tragedii, że zarobimy tam sobie troszkę kasy, tylko że uznali, że tak, ten skład istniał, i ten skład nagrał płytę, i ten skład ma fanów, nie, i to licznych, jak się okazuje, i że oni muszą im coś dać. A przecież stanowią dwie trzecie, dwie trzecie tego zespołu. No i ruszyli w jakąś trasę podobną w tym 2001. Tych koncertów zagrali sporo. Nie wiem, jak było w 2002 już. Natomiast była mowa o tym, że te stawki za koncerty były dosyć niskie. Oni zdecydowali o tym, dlatego że chcieli zagrać zarówno tam nie wiem, w Warszawie, czy w Kato, czy w Krakowie, ale chcieli też zagrać w mniejszych miejscowościach i chcieli, mówiąc nieładnie, po prostu obsłużyć tych fanów, którzy byli jakoś bardzo, bardzo mocno w to zaangażowani. Więc paktofonika w takiej formie przez jakiś czas jeszcze istniała. Nie? Tak, no oni się znaleźli w bardzo trudnej sytuacji później, bo z jednej strony chcieli, by, byli zmęczeni paktofoniką i byli zmęczeni tym tematem, który był bardzo często sprowadzany właśnie do kwestii tego, dlaczego Magik się zabił i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej e, strony, no nie mieli jak tego, tego etapu zamknąć, no, bo cały czas przychodzili do nich ludzie, którzy byli zainteresowani tą, no jednak... No tak mówiąc cynicznie, no, z bardzo atrakcyjną historią, tak, dla, z, z punktu widzenia mediów, czy z punktu widzenia, nie wiem, kogoś, kto chciałby napisać o tym książkę, albo, albo, albo z, zrobić na ten temat film, tak. No, wspominaliśmy tutaj wielokrotnie, no, to był głośny zresztą reportaż Lidii Ostałowskiej z dużego formatu, no, ale też. Pojawił się Maciej Pisuk, który chciał, chciał zrobić film. O, o czym za, za chwilę nie będziemy mówili o tym filmie. Być może to jest temat na osobny odcinek. Ja wiem, że ten film powstał po 2010 roku, ale jednak opowiadał o latach zerowych i o zjawisku wtedy, więc, więc może kiedyś. Natomiast no, wracając, no, Chłopaki nie mogli tego etapu domknąć i zdecydowali się na wydanie płyty, która zawierała. No, Odrzuty z kinematografii, po pierwsze. Po drugie, remiksy kawałków, które gdzieś tam się już ukazywały poza kinematografią. Po trzecie, no po prostu stwierdzili, że za dużo jest trochę śladów wokalu Piotra Łuszcza i trzeba byłoby ten wokal może gdzieś tam kiedyś wykorzystać. No i właśnie wykorzystali na płycie archiwum kinematografii. którą którą ja w ogóle bardzo lubię, która jest. ciekawie pokazuje, jak inna mogłaby być kinematografia, gdyby selekcja utworów była. gdyby inaczej podeszli panowie do selekcji utworów. No bo ona jest trochę bardziej taka letnia, pozytywna. Troszkę bardziej psychodeliczna, troszkę, troszkę bardziej taka psychorapowa. Na kinematografii tego psychorapu właściwie nie było tutaj. Jest troszkę jakichś takich śladów tego, co, co, co znalazło się na debiucie Kalibra 44 na przykład. Jest właśnie trochę o Gandzi, jest ten kawałek Ale się zmachałem, który teraz się nazywa Ale się zmachałem, który, o który pokłócili się Rahim z Magikiem. No i jest też ciąg dalszy pretensji magika do, do, do świata, do byłych kolegów, w kawałku, który się nazywa Tak jak telewizor, gdzie tam jest, mniej i bardziej są zawo zawoalowane uwagi do Joki Abradaba, tak? Jest nawet follow-up to piosenki z trzeciej płyty Kalibra, nagrane już bez magika, taki bezpośredni follow-up. Mi się zawsze wydawało, że taki dość sympatyczny, w sensie, że, że to nie jest już takie, taka jazda jak w nowinach, że skurwysyny, co, nienawidzę was, nie? Tylko takie, wiesz, że Dosłownie cytuję kawałek, fragment piosenki Joki, okay, okej. Okay. Może byliście hipokrytami, ale to nie jest tak, że nie istniejecie i was nie ma, nie? Tak, tak. No i ten ciąg dalszy kinematografii, który na to archiwum trafił, całkiem dobrze sobie z tego co sprawdziłem. Też pamiętałem ten numer właśnie z listy 30 ton i całkiem dobrze sobie radził lepiej niż numery z kinematografii, ale wiadomo, że tutaj cała ta aura e, miała ogromne ogromne znaczenie. No, miała ogromne znaczenie również w przypadku tego pożegnalnego koncertu Paktofoniki, czyli mamy koncert z 21 marca 2003 roku on się odbył w spotku. Mamy tam licznych gości. No wiadomo, że jest Gutek, czy tam Sot, ale jest Pan Duże P., mm. no jest ostry, tak w roli prowadzącego. Um, jest Samo Zło, który jak zwykle po prostu kurwa wskoczył w ostatniej chwili do tego pociągu z napisem ważne wydarzenia w historii polskiego hip-hopu, na które się z jakiegoś powodu załapie. No i pomylił tam siostrę Magika na scenie, przedstawiając ją, pomylił ją z matką Magika. Tak notabene ta siostra niesamowicie. Niesamowicie podobna, więc to takie bardzo, bardzo dziwne wrażenie, no ale to jakby, no wujek samo zło, więc nie, nie będziemy zbyt wiele. And <laughs> te... Proszę Państwa, nie będziemy zbyt wiele na ten, na ten temat mówić, natomiast. Warto wspomnieć o jednak dosyć solidnej inbie związanej z nagraniem z tego koncertu, który miało się ukazać na DVD i na VHS. No i rzeczywiście się ukazało. W każdym razie, no, Rachim i Fokus nie byli zadowoleni z tego, co powstało. Wtedy nie było to jakoś zbyt dobrze przygotowane, najwyraźniej, to rejestrowanie całego materiału. No i zgłosili swoje uwagi do wydawcy. O tym Rahim też pisze w autobiografii. No, stwierdzili, że poprawią to, że jakoś to pomontują sami w jakimś studiu w Krakowie montowali rzeczywiście, ale ten wydawca miał to wydać i wyda, faktycznie Universal, no nie dawał im za bardzo szans, no bardzo ich poganiał, oni tłumaczyli, że to nie jest jeszcze gotowe, to nie jest jeszcze dobre, to nie jest jeszcze skończone. Usłyszeli, że mają się po prostu gonić, no i ten koncert wyszedł, zaczęła się jakaś tam sądowa batalia, udało się im wskurać to, że ten pierwszy nakład jakoś został zniszczony, tak? Kasety VHS miały zostać nagrane na nowo, płytki DVD miały zostać zniszczone ale ta właśnie batalia sądowa trwała trochę dłużej, dlatego że niejakich wałek, i to też jest pseudonim, który pojawia się w książce Rahima, który też współorganizował ten koncert, zarzucił tutaj panom, że oni bezprawnie wykorzystywali swoje numery. Tutaj wracamy do tej historii z Gustawem, który po prostu zaklepał sobie na papierze pełne prawa do numerów z kinematografii, o tym Rahim mówił i to cytowaliśmy. E, no i co? I, I Gustaw został powołany w charakterze świadka i pojawił się jakiś taki suspens, bo no, usłyszał to pytanie, czy panowie mieli zgodę w ogóle, zdaje się, żeby to tak publicznie po prostu wykonywać, żeby to potem szło, szło w świat. E, Gustaw zrobił ponad jakąś teatralną pauzę i... Powiedział, że wiedziałem o wszystkim, eee, chłopaki mi powiedzieli, byłem na tym spotkaniu, zgodziłem się, i tutaj Rachim pisze kamień, spadł mi z serca. Gdybym mógł, to bym go wtedy wycałował. Cholerny gustaw, szachmat kurwy syny. Więc to też pokazuje, że to bardzo niejednoznaczna postać. Tak? Z jednej strony, troszkę jakichś takich shady rzeczy, na zasadzie zdobędę pełną kontrolę nad tym wszystkim, ale w, jakiś taki, w jakimś takim krytycznym momencie, no jednak się spisał i, i okazało się, że to wszystko da się rozwiązać. Natomiast no, całe to wydawnictwo, no to właśnie, no, nie była jakaś rzecz wydana, po prostu butlegowo. Tylko rzecz promowana przez rozmaite media, więc no, w związku z tym wszystkim, jakby, jeżeli weźmiemy pod uwagę kontekst związany z magikiem, no, wyszło to dosyć no, jakoś tak smutno, nie? Tak. Było to dosyć kwaśne jako, jako przedsięwzięcie. Tego smutku jest strasznie dużo, bo jak sobie pomyślisz, że historia paktofoniki no, jest bardzo krótka, no, to jest kilka lat, i oni w ciągu tych, nie wiem pięciu lat, już też liczę te lata po śmierci Magika, mieli jakieś przekopy. Tu z jakimś gościem, który tam e, wiesz, tam załatwił studio, ale potem nie był, w, nie wiem, pokłócił się z właścicielem studia. Potem w ogóle ten, ten Gustaw, tam reklama Algidy. Potem, no właśnie, Universal, który, który, z którym trzeba było się kopać. Już poważna firma, nie? Ale, ale, ale powiedzmy praktyki podobne. E, no to no, nie wiem. Ja podziwiam też chłopaków, mimo wszystko, że im się chciało kontynuować tę kariery, bo naprawdę odechciałoby mi się wszystkiego, gdybym musiał się sądzić. Latać po prostu przez tyle lat, za czymś, co jest ewidentnie po prostu jakąś kompletną januszerką. Nie? Sam spotkałem się z taką sytuacją, w której rzecz, którą zrobiłem przez dużą firmę, było. Znaczy po prostu, jak, jak miałem pretensję o to, że ktoś to sobie zabrał, to duża firma odpowiedziała mi, że nie mam dowodu na to, że to ja to zrobiłem. Nie? No, to są praktyki, wiesz, które istniały jeszcze lata później, ale te, te, te okolice roku 2000 to był absolutny dziki zachód i po prostu wszyscy się jebali, kurwa, jak chcieli. Straszna sprawa naprawdę podziwiam ludzi, którym chciało się wtedy cokolwiek artystycznego robić. To prawda, więc takie to były historie. No, rzeczywiście, to zaledwie kilka lat, a sporo, sporo treści, nie? sporo jakichś takich gęstych rzeczy, tak naprawdę i dosyć przykrych. No, w każdym razie, no, ta historia paktofoniki tak oficjalnie zakończyła się właśnie wtedy w spotku. No, a co robili dalej panowie? No, trzeba było jakoś działać, trzeba było jakoś żyć, no i ruszyli dalej, Rachimi Fokus, już pod szyldem Pokahontas. No, nie jest to skład, który by kiedykolwiek kogoś tak elektryzował jak, um, jak Paktofonika i mamy jakieś takie dowody na to, że liczne pytania dotyczące Paktofoniki mogą trochę mierdzić tutaj członków Pokahontas, no ale no fakt jest faktem, no też jakaś mimo wszystko popularność Pocahontas wywodzi się właśnie z tego, że kinematografia była taką, a nie inną płytą i że wydarzyło się to, co się wydarzyło. Oczywiście oddajemy sprawiedliwość im dzisiaj, jako no, naprawdę jako porządnym raperom, którzy wiedzą, co robią. Wspominałeś też o tym, że, że Rahim jest wydawcą, no ale to są absolutnie no, powiązane sprawy, nie da się tego rozłączyć. Tak, tak no, tak, no tak jak mówiliśmy, jedną z osób, do która zgłosiła się do chłopaków, żeby, żeby jakoś przerobić tę historię i na przykład zrobić z niej film, był Maciej Pisuk, który napisał scenariusz o ten scenariusz potem to środowisko filmowe nie było zainteresowane jakoś specjalnie i tam były jakieś takie sytuacje, że, że, że Maciej Pisu chodził od drzwi do drzwi i tylko słyszał: Co, to jakieś chłoparki, w ogóle, tam gdzie jakiś śląs raperzy, proszę pana, co to w ogóle ma być? No, well, nos nie mógł bardziej zawieść tych ludzi, dlatego że film okazał się gigantycznym sukcesem, tak, więc, więc tak, no, ale zanim udało się go zrealizować, musiało minąć parę lat i musiał ten scenariusz być wydany w formie książkowej. Rahimi Focus wykonali, no, właśnie dość bolzki taki ruch, powiedziałbym, czyli nie kontynuujemy tego, co było na paktofonice tylko idziemy w zupełnie inną stylistykę. Tę stylistykę do dziś w jakimś, w jakimś tam stopniu e, kontynuują, e, no ale też przestali jakoś e, narzekać na to, że ta paktafonika ich cały czas śledzi. E, no, korzystają z faktu, że, że, że byli częścią tego składu i tu nie, nie mówię absolutnie, żeby ich krytykować. Rozumiem to absolutnie, że robią jakieś rocznicowe koncerty. Mhm. Publiczność tego chce, no bo no to, no, czemu, czemu tego, e, te, 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 tego faktu nie wykorzystać, czemu nie dać publiczności jakichś takich efektownych koncertów, e, w, na których mogłoby sobie pospiewać na przykład zwrotki Magiki E, jakoś nie widzę w tym a, absolutnie nic złego. E, no, a sama kinematografia jest płytą. Mówiąc y, krótko wpływową, tak, to jest płyta, która była cytowana i samplowana w no, po prostu w wielu miejscach w, w polskim rapie sam y, utwór, jestem bogiem, y, na, na podstawie strony wusampult.com y, można powiedzieć, że tam był wymieniany jakoś tam na różne sposoby w ponad 50 polskich utworach. Y, Mata przyznał, że jego kariera zaczęła się od jesteś Bogiem i od takiej fascynacji, początkowo wik wikipediowej fascynacji magikiem. Wtedy y, wielokrotnie wspominał o tym, że to płyta jest ważna i też odnosił się do magika na różne sposoby, czasami dla inby, czasami nie dla inby, ale mm. jest taki ważny kawałek, kawałek jego tekstu z piosenki. Tak się robi remix. przykowali już trumne nam czy urnę. Kurde, ludzie wolą muzea rap niż burdel. Trudne sprawy. Jeden film to sprawił. Zmienił ich w sekundę dzięki magii. Tu oczywiście chodzi o Jesteś Bogiem, które było wielkim hitem i które pozwoliło spojrzeć na polski hip-hop no trochę inaczej niż patrzyło się momentami wcześniej. Zwłaszcza mówimy o tym okresie po tym, jak Peja tam od, odwalił jakąś rzecz w Zielonej Górze podczas koncertu i tak dalej. Ludzie mieli wrażenie, że to jest jakaś w ogóle uh, patologia, a tu się okazało, że no, nie no, wrażliwe chłopaki tak wzięli sprawę w swoje ręce i nagrali um, zajebistą płytę. No i co? No i śmierć Magika oczywiście była memowana wielokrotnie. No powstało bardzo wiele okropnych rzeczy związanych z, z, ze śmiercią Magika eee, i powstała też pasta o paktofonice. Absolutnie nie googlajcie jej, nie szukajcie jej, tej pasty. Eee, nie... I są to rzeczy, które są y, miłe, zwłaszcza dla fanów paktofoniki. E, pasta, powtórzę jeszcze raz, zaczyna się od słów miałem dobrą koleżankę, nie szukajcie jej. Nie, nie wpisujcie o. tego absolutnie, nie znajdziecie w ten sposób. Nie, tak. nie znajdziecie wpisując fragment, nie róbcie tego. No, wiesz co, jeśli chodzi o Jesteś Bogiem, mówię tutaj o filmie oczywiście, zawsze mi się to jebie właśnie przez ten film, zawsze Prze się zastanawiam, czy numer, tak. ale oczywiście film to Jesteś Bogiem, a numer to Jestem Bogiem. Jeśli chodzi o Jesteś Bogiem, gdyby on się pojawił wcześniej, być może takiego sukcesu by nie osiągnął. No, oczywiście to by było bardziej na świeżo po tym, co się wydarzyło, ale z drugiej strony ten cały dystans, który sprawił, że no, gdzieś tam opakowaliśmy się w jakąś taką nostalgię już powoli Zeroesową, tak? W tym w 2012. To po pierwsze. A po drugie ten dystans też sprawił, że ta postać Magika właśnie, ona się umemiczniła, ale w odpowiedzi na to, że on został po prostu kanonizowany, nie? Że, tak. że tam właśnie te wszystkie wersy za, za wers Magika i tak dalej i, i, i te, te, te memy związane no, tam właśnie z lataniem Skakaniem, i tak dalej, które są no, dosyć brutalne, to też jest reakcja na to, nie? że to jest świętość, której nie można nie, ruszać, i to też jest mocno powiązane właśnie z tym, czy gdyby. Nie to, co się wydarzyło, czy to by faktycznie było, czy kinematografia byłaby uznawana za tak zajebistą płytę. Jest to zajebista płyta, momentami nierówna, nieperfekcyjna i tak dalej, ale też to podejście właśnie do albumowości jest takie hip-hopowe, mocno rozwalone i zdecydowanie jest to płyta, na której jest masa zajebistych numerów. tak, I, i jeden, bardzo, jeden i przynajmniej jeden, no tak. Jeden ochydny, przynajmniej jeden absolutnie zbędny. No tak, można by było uszczuplić track ale to, co się wydarzyło, to była Duża, duża rzecz, także warto o tym mówić, dlatego mówiliśmy o tym przez jakieś dwie godziny. A co, początek trzeciego sezonu? Miejcie. Tak. Miejcie po prostu dużo, dużo treści. No to nagrywamy już 17 godzin, tylko mamy tyle pomyłek, jak fokus mniej więcej na tej płycie. Nie, że cały czas trzeba. <laughs> tak. trzeba trzeba, trzeba... I, zac I zaczynamy od początku po prostu całą rozmowę, dlatego tyle to trwa. Tak, no. tak, tak. Tak, no, słusznie wspomniałeś o tym, że, tak, że, 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 że memy z Magika to nie jest nic osobistego, tak? to nie jest jakaś krytyka jego tekstów czy jego postaci, tylko, tylko reakcja na to, że że on, paktofonika była traktowana jako coś absolutnie świętego, o czym bardzo ciekawie opowiedział Matt z takiego podcastu Rap Matters. On nagrał taki, taki materiał o paktofonice i on mówi tam właśnie z perspektywy gościa, który, który, który był rozkochany w paktofonice jako, jako szczyl. Tak, mówi też o tym sekciarstwie, to jest właśnie ważne. Tak? A propos tego tak. takiego kanonizowania magika, było w tym sporo jakichś takich wątków faktycznie. No tak, no to dobrnęliśmy w ten... W ten sposób dziękujemy oczywiście naszym patronkom i patronom. Mówiłeś już o tym, że mamy TikToka, TikTok Podcast, tak. bardzo, bardzo ważna sprawa. I Twittera. Mamy też Twittera, podcasteks i podłoga, tak? Żeby się wam tak, nie pomyliło, bo jak nie? piszecie sam podcastek, to wyskoczy wam coś, co Was może zaskoczyć, czego nie kojarzycie z podcasteksem, ale nie jest to zbereźne. Co mamy jeszcze, Bartek? Wszystko mamy. Mamy Instagrama, Facebooka, mamy też własne Instagramy, Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, 89. No generalnie mamy tyle możliwości w tych czasach. Te biedne chłopaki z katowickich Bogucic nie mieli tego typu nie mieli tego typu szczęścia. Tak jest. Tak, no. dziękujemy bardzo wszystkim, którzy nas wspierają i którzy nas słuchają i dziękujemy wszystkim, którzy mają dla nas dobre słowo i tym, którzy mają złe słowo, też dziękujemy, bo, bo zawsze jest jakiś, prawda, jakiś hałas wokół nas i co? I Mateusz, na koniec zadam ci tylko jedno pytanie. Słucham. Jak, bo przez jakiś czas bardzo popularny był backmasking Magika, A. czyli spuszczanie <laughs> pisanek od tyłu. No <laughs> i jest bardzo dużo tego typu materiałów na YouTubie, one są doskonałe i zadaję ci tylko pytanie, co miał na myśli Magik, kiedy od tyłu można jego słowa odczytać, Cytuję naprawdę za filmikiem z Backmaskingiem. Krem na geja, geniusz w haju. Bartek, to są fragmenty ksiąg pielgrzymstwa polskiego Mickiewicza. Wiadomo, że w Kalibrze ten wątek był bardzo ważny, więc czysta literatura, a nie jakaś zapowiedź, proszę pana, tragicznych wydarzeń, to są wymysły kompletne. A my się żegnamy w takim razie tym wesołym akcentem. Dziękujemy i do usłyszenia. Dobranoc. Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozdan.